Jest podgląd i teraz Dobra. dopiero jest transmitter Ja na żywo. myślę, że wcześniej weszliśmy. Nadajesz na żywo. No, nie Dobry wiem. Wieczór. Może dobranocka? Może zrobimy dobranockę, Liwia? Nie. Witamy się z wami serdecznie. Jak widzicie, w dobrych nastrojach. Liwka? No, zmęczenie, ale nie jest. Tam zmęczeni. Ja tam się wyspałem. Słuchajcie, powiem wam, jaki miałem sen dzisiaj, bo to rzeczywiście niezwykła rzecz. Cały dzień o tym myślę. Otóż śni mi się, że śpię w samochodzie. Przepraszam, ja słyszę, że ta pani nas nie wyrzuciła. Musimy trochę ciszej. Nie, ta pani, nie, ta pani się nie... W każdym razie spaliśmy dzisiaj na innym parkingu niż poprzednio, w samochodzie, tak jak każdej nocy. I wyobraźcie sobie, że śni mi się, że jest godzina tam 4-5 nad ranem, ciemno na dworze i że właśnie śpię w samochodzie razem z Liwką i nagle wybuch jądrowy nad moją głową. Widzę wielką kulę ognia, grzyb jądrowy. Sobie myślę, kurde, no Putinowi odwaliło. Sobie tak myślę, że no, radiacja mnie zabija, ale zanim to będzie ten nuclear blast, podmuch atomowy i wtedy zginiem. Czekamy się, nic nie dzieje. Sobie myślę, kurczę, coś nie jest tak. Otwieram oczy i słuchajcie, widzę nad głową kulę ognia. Wielką kulę ognia, wybuch jądrowy. Też czekam na ten nuclear blast, ale nic się nie dzieje. Dopiero troszeczkę wracam do rzeczywistości i okazuje się, że o tej godzinie, tam 5:30 czy 6:00 na tym parkingu odpalono takie wielkie reflektory, no po prostu lampy, które oświetlały parking, więc skończyło się tylko wszystko po prostu śmiechem, że taka sytuacja miała miejsce. I to też jest to doświadczenie, ta wiedza, którą zdobywamy, doświadczenie, które zdobywamy, będziemy wiedzieli, że na tym parkingu już nie należy spać, dlatego że o godzinie 6 rano włączają się te reflektory i nie pozwalają spać. Mamy inny parking, super, który jest absolutnie dla nas satysfakcjonujący. No, tak wyglądają osoby, które trzecią noc spały albo i nie spały. W samochodzie ty się, Liwka, wyspałaś chociaż troszkę? Czy ja wiem, później jak trochę jeszcze spałam, to jak ty Chrapałaś. poszedłeś ja coś nagrywać, to nie mogłam się obudzić ostatecznie. Mhm. Ciężko było, no. A do której spałaś? Chyba od 10 do 12. Dosypiałaś potem jeszcze? Tak, ale to wiesz, to jest takie spanie, że ciągle się budzisz, bo ciągle ktoś podjeżdża, ciągle ktoś coś wiesz. No to też tak nie jest, że to nie jest coś takiego, jak się na 2 godziny położysz w domu na łóżku. Więc wiesz, no to na pewno jest to duża różnica, nie? Słuchajcie, drodzy widzowie, bardzo dziękujemy wam za liczne odwiedziny, za to, że przybywacie Kamyku, na live. Dziękujemy, przepraszam. Kamyk chyba jeszcze, zanim się zaczął live, wpłacił te 30 zł na tip. Ja specjalnie nie pokazywam, żeby mógł się pojawić na live dopiero, żeby też... W każdym razie bardzo dziękujemy wam za liczne przybycie, za ciepłe komentarze, za to, że widzicie w tych treściach, które prezentujemy, no, szereg nowych informacji, również za wsparcie finansowe. Oczywiście cały czas czytamy komentarze, też dopytujemy się bliskich osób, co moglibyśmy jeszcze poprawić. Bierzemy to sobie do serca i rzeczywiście, Liwia, chyba trzeba 2 rzeczy jakoś wyjaśnić czy uzgodnić z widzami. Dlatego, że wczoraj wyzerowałaś ten cel na ekranie. Czy dzisiaj on też jest wyzerowany? No, póki pamiętam, zawsze się staram to robić, dlatego, że nie chcę wprowadzać widzów w błąd, że zostało... Na przykład przyjdzie ktoś w 30 minucie live'a i sobie pomyśli, że zostało ileś tam zebrane, jakbym nie wyzerowywała, że to na jednym live'ie. A jak dla mnie to każdy live jest osobno i dlatego w ten sposób do tego podchodzę. Myślę, że to nawet nie powinno być podmiotem jakichś pretensji. Nie, to też po prostu była tylko taka, myślę, raczej uwaga czy też pytanie, no, wykazujące zainteresowanie tą sprawą. Czyli mówiąc krótko, ten cel, który widzicie, jego realizacja dotyczy tego konkretnego live'a. A po każdym live'ie my to wyzerowujemy po to, żebyście za każdym razem wiedzieli, jak to wygląda. Natomiast druga rzecz, Liwia, która być może nam jakoś przeszkadza jednak, bo dużo widzów na to zwraca uwagę, to jest związane z donatami. Pierwsza rzecz to jest ten dźwięk donatów, który rzeczywiście może być irytujący. A druga rzecz to jest taka, że za każdym razem przerywamy wątek wypowiedzi po to, żeby widzom podziękować. I też faktem jest, że ja czasami się w tym wszystkim gubię i potem mówię, jak gdyby kontynuuję zupełnie inny wątek. Czy ty, Liwka, masz jakąś koncepcję, ja jak to zrobić? Taką rzecz, że jestem w trakcie myślenia o tym, żeby zadowolić... Ciężko jest zawsze zadowolić wszystkich. I najczęściej
jakby to powiedzieć, załóżmy, że serduszka są żałosne, piszą osoby, które nie są wpłacającymi osobami, a w momencie, w którym zrezygnowaliśmy z tego na 2-3 live'y, to osoby, które wpłacały te donaty, czuły się niedocenione. Czuły się, można powiedzieć, niedocenione. Staramy się podchodzić do tego zupełnie inaczej, do tej kwestii, niż na innych kanałach. I myślę, że po prostu to też jest pewna taka kwestia, żeby ułożyć sobie w głowie, że może się to coś takiego wydarzyć i żeby koncentrować się na tym, co się mówiło wcześniej chwilę. Wiesz, po prostu powiedzieć dziękuję ten i tyle. I tu nic więcej. Myślę, że to jest mała rzecz, a jednocześnie bardzo ważna, więc po prostu i tak, bo zobaczcie, dzisiaj czytałam na społeczności, że nic żeście nie powiedzieli z tego, co było w tytule. Mieliśmy odnosić się wyłącznie do pozytywnych komentarzy. Okej, ale myślę, że to jest organizacyjny komentarz, więc to jest ważne. Myślę, że no kurczę, bardzo dużo wam powiedzieliśmy wczoraj i też było bardzo dużo w tym naszych przemyśleń, było bardzo dużo jakichś rzeczy, które się dowiedzieliśmy i w ogóle, więc to też nie jest... O, Tomek walczący się odzywa tutaj na czacie. Pozdrawiamy cię, Tomku. Pozdrawiamy. Dzisiaj spędziłem z Tomkiem sporo czasu, tak więc oczywiście dzisiaj też będziemy o tym mówili. No, trzeba przypomnieć, że taka jest formuła live'a. Live'y zazwyczaj są dłuższe, jest tutaj dużo bardzo interakcji. Jest rozmowa z widzami, widzowie nas pytają, my na te pytania odpowiadamy. Tak więc to nie jest taka wartka wypowiedź, gdzie w każdym zdaniu dostarczamy nową informację. Mam nadzieję, że to rozumiecie. No, większość widzów to rozumie oczywiście, bo czytamy komentarze. Natomiast jeżeli ktoś tego nie rozumie, to po prostu informujemy, że to jest takie dłuższe spotkanie z widzami. Też ustaliliśmy z Liwką, to też jest efekt rozmowy pomiędzy nami, ale także z widzami, z którymi mamy bliski kontakt, że dzisiaj będziemy się odnosili wyłącznie do pozytywnych informacji. Nic poza tym. Taką próbę zrobimy, 3-4 live, zobaczymy, jak to wszystko funkcjonuje. Dzisiaj mamy do was kilka spraw. Oczywiście chcielibyśmy też odpowiadać na wasze pytania. Natomiast w końcu postawiliśmy sprawę z Irokezem jasno i o tym za chwilkę porozmawiamy. Jasno w tym sensie, że ja odbyłem z nim taką, powiedzmy sobie, może nieco cięższą rozmowę i o tym wam opowiemy za chwilkę. Z tym, że zanim dotkniemy tego tematu, to muszę wam powiedzieć, że Irokez oczywiście znowu mnie omotał, opętał. Ja nie wiedziałem w pewnym momencie, o czym już on mówi. No, bardzo wiarygodnie przedstawia zupełnie inne wersje, jakieś alternatywne światy przede mną odkrywa. Ja w to wierzę zwyczajnie i trochę się tak naprawdę gubię w tym wszystkim. I dlatego też po nagraniu tej rozmowy, ona trwa około 20 minut, Livia to odsłuchała i muszę powiedzieć, że spojrzała na to zupełnie inaczej, bardziej chłodnym okiem, też przez pryzmat tych swoich własnych doświadczeń. Natomiast też oczywiście spojrzała na to z empatią, ze współczuciem. No, rozumiem cierpienia Irokeza. Znowu się zakrztusiłem. Dlatego też w momencie, w którym do tego tematu dojdziemy, to przedstawi to Livka. Natomiast ja w pewnym momencie też zabiorę głos i opowiem wam o spięciu, które doszło dzisiaj pomiędzy Patrykiem a Tomkiem Irokezem. Wydaje mi się, że warto jest o tym wiedzieć. Poza tym planujemy też przedstawić wam bieżącą sytuację, jeżeli chodzi o bohaterów, którzy występują na Jak to ogarnąć. Chcielibyśmy taki przegląd zrobić, dlatego że bardzo dużo mamy materiałów, dużo osób się pojawia w tej chwili na antenie, jak również bywamy w różnych miejscach. Niektórzy widzowie się nawet gubią, gdzie jesteśmy, prawda, w jakim kraju. Więc chcemy takie podsumowanie zrobić. Też troszeczkę będzie retrospekcji. Wspomnimy o Kasi z Powiśla, kilka słów. No i oczywiście będziemy odpowiadali na wasze pytania i jeszcze w tej rozbiegówce, czyli czekając na to, aż się was więcej zbierze, cały czas sondujemy to, czy nie jest za dużo tych live'ów, czy nie ma przesytu tymi live'ami. No i z naszej oceny, z oceny tych osób, z którymi rozmawiamy, jeszcze jest cały czas wszystko ok. I też dlatego jutro wrócimy do Polski, do Warszawy, do domu. I też dlatego planujemy na jutro live'a, który będzie dotyczył podsumowania tego całego wyjazdu. A potem kilka dni przerwy i znowu na żywo wejdziemy do was w weekend. Livka. No tak, dużo się dzieje ostatnio.
A my też, u mnie jest też taka, Patrycja, nie pisz proszę tutaj takich rzeczy, bo nie, przepraszam, nie robię tego zazwyczaj, ale chcę usunąć ten komentarz, bo kwestia jest taka, że nie mamy zamiaru tu promować nikogo i w ten sposób to wygląda. I też chcielibyśmy od tego odpocząć, ale również dać odpocząć 95% widzów, którzy no, nie znają tych klimatów i no, wprost mówią, że nie wiedzą, o czym mówimy, więc nie ma sensu o tym mówić. Przepraszam, Lio, bo ci przerwałem. Tutaj widzę osoby, które siedzą naprzeciwko nas, bardzo próbują zaistnieć na live, bo widzę specjalnie, że tak się głośniej rozmawiają niż rozmawiały, YouTube'a włączały i w ogóle, więc ale nie ma. Nie, atmosfera jest super tutaj. Nie ma znaczenia to. Dobra, no co, rozmawiałeś dzisiaj z Irokezem. Znowu, bo słyszałam całą tę rozmowę i tak. No tak jak mówisz, że dałeś się omotać znowu. No tak mówię, ale mam nadzieję, że to rozumiesz. No z jednej strony... Nie ma powodu mnie krytykować z tego powodu. Czemu to odbierasz jako krytykę? No ja wszystko odbieram jako krytykę, jak wiesz. No to właśnie. Ale sprawa jest taka, że no szkoda mi go jest. Wiadomo, że mi jest go szkoda. I jego kwestia stanu zdrowia i jego kwestia i zdrowia psychicznego i zdrowia fizycznego. I to, że on troszeczkę tak żyje w tym takim stworzonym przez siebie świecie, bo to jest, no to jest kwestia takiego bezpiecznego miejsca. Każdy z nas ma, nie wiem, jeden ma swój pokój, drugi ma kuchnię, trzeci ma salon. Jest to bezpieczne miejsce i Rokes musi sobie to bezpieczne miejsce w swojej głowie stworzyć. I on sobie do tego stopnia wyimaginował, że potrafi przeżywać to, co się na przykład nie wydarzyło, nie? Więc... No to jest, to na pewno to nie pomaga w kwestii takiej, jakby to powiedzieć, zdrowienia. Co ty myślisz? Liwka, odsłuchałaś tego wywiadu, wiem, że bardzo uważnie słuchałaś go, niektóre fragmenty prosiłaś, żeby powtórzyć kilka razy. Abstrahuję od mojego udziału w tej dyskusji, bo no, już ustaliliśmy to wielokrotnie, że jestem osobą naiwną, że po prostu łatwo jest mnie omotać i o tym nie chcę rozmawiać dzisiaj. Natomiast chciałbym, żebyś ty oceniła tok rozumowania Irokeza. Zadałem mu pytania dotyczące... Może ty powiesz, o czym z nim rozmawiałem. Tak, ponury mleczarz. Jak nazywała się ta maść angielska? To jest Deep Heat. D-E-E-P-H-E-A-T. Tak się nazywa. I jest bardzo, bardzo dobra, tylko że trzeba znieść wcześniej to takie bardzo mocne rozgrzewanie. Ale jeżeli się to zniesie, to wraz z tym uczuciem palenia skóry odchodzi ból danej kończyny na przykład, więc jest to bardzo spoko. I tak, no było kilka takich ważnych, w ogóle to można te rozmowy podzielić na kilka tematów, ale można te rozmowy podzielić na kilka cech osoby uzależnionej, bo na przykład, nie wiem, zaprzeczanie samemu sobie w wielu momentach, mówienie kilka razy o tym samym, za każdym razem inna wersja. Rozwojone ja. Tak, niedostrzeganie konsekwencji pewnych swoich działań. Wypieranie. Obwinianie o na przykład problemy w różnych relacjach innej osoby. Obwinianie o to, co się nie zrobiło, a co się powinno zrobić innej osoby. No dużo, dużo tutaj jest takich. Chciałbym wejść słowo, Oliwia, jeżeli pozwolisz. Mianowicie to jest film, który można oglądać chronologicznie, prawda? Czyli włączamy ten film, słuchamy go i ten film się kończy. Natomiast Liwka, kiedy wysłuchała tego wszystkiego, doszła do wniosku, że zmontuje to zupełnie inaczej. Mianowicie kompletnie zaburzy chronologię. Zobaczymy, czy to się uda zrobić, ale w każdym razie chcę ten materiał tak nieco pociąć, po to, żeby połączyć poszczególne partie tego materiału w bloki, które dotyczyłyby właśnie tego, o czym w tej chwili mówimy, czyli takich cech osobowości osoby, która jest uzależniona. Proszę, kontynuuj. Halo, Lina. Poczekaj, sorry, ale poryła mi się głowa trochę czymś nieważnym w sumie, sorry. Nie, ale to jak coś jest nie, ja ciebie słuchałam tego, co mówisz, a jednocześnie się skupiałam na czymś innym, bo wydawało mi się, że ktoś tutaj odsłuchuje naszego live'a i takie miałam dziwne ten. Bo minę miałaś przerażoną. Nie, zastanawiającą się bardziej chyba, wiesz. No, zależy to też, kwestia jest taka, jeżeli chcemy, jak chcemy do tego podejść. Jeżeli podejdziemy do tego stricte, na przykład tak jak do osoby zdrowej, no to po prostu wtedy możemy same minusy wymienić. To jest pierwsza sprawa. A jeżeli podejdziemy do jako, no,
mi nadal jest ciężko gdzieś tam wyczuć ten klimat i w momencie, w którym no cały czas jest mi go szkoda bardzo w sumie, ale tak jak no, pierwsza sprawa, która tam była poruszona jacuś, to co to było? Pierwsza sprawa to była, to dotyczyła faktu, że ten sam scenariusz rozmowy ze mną pojawia się każdego dnia, czyli pójdę na pewno już jutro wieczorem, a rano to mnie tutaj już nie będzie, najpóźniej jutro wieczorem mnie tutaj już nie będzie, przyjadą po mnie, przyjedzie ambulans, metadon mi dadzą, a jak nie dadzą, to sobie sam kupię, prawda, ja nie chcę w tym wszystkim być. I to taki pierwszy etap tej rozmowy. I ja to skrytykowałem, powiedziałem, stary, no ty mówisz ciągle to samo, w koło Macieju jak zacięta płyta. I teraz kontynuuj. Tak, no i wtedy Tomek, nie, zgadnijcie wytłumaczenie Tomka, bo to jest dla mnie takie akurat bardzo, jakby to powiedzieć, kreatywne. kreatywne bym powiedziała. Z jakiego powodu Tomek dzisiaj nie wziął metadonu? Zamiast wiadomo czego. Uwaga. Z jakiego powodu nie rozpoczął dzisiaj drogi wychodzenia z uzależnienia, mimo tego, że obiecuję to każdego dnia od bardzo długiego czasu. Jakie dzisiaj było wytłumaczenie? Dawajcie. Wszystkim, którzy zgadli, serdecznie gratulujemy, a tym, którzy nie zgadli... Brak wsparcia, już ktoś napisał. Chciał sobie jeszcze na łóżku nowym pospać. No nie ma łóżka już to. Albo ambulans nie dojechał, bo się zepsuł. No coś na podobnym poziomie. Najbliżej chyba brak wsparcia. Tak, chodziło o to, że Patryk miał kupić metadon, a nie kupił metadonu. I Patryk miał z nim udać się w tę nową drogę, nowego życia, a Patryk nie chce tego zrobić. Czyli i widzisz, ja to rozumiem też trochę, bo zobacz, Jacuś, to jest ważne, bo jeżeli się przyjaźnisz z kimś i jedna osoba kończy, a druga cały czas jest w uzależnieniu, to jest trudno, bo cię kusi bardzo. Tak, ale to jest wytłumaczenie, ponieważ pamiętajmy o tym, że Patryk zdecydował się wziąć udział w nagraniach. Jestem z nim po już wielu rozmowach. Muszę powiedzieć, że zupełnie, no, jakby to powiedzieć, chciałem powiedzieć nieprzeciętna jednostka w pewnym znaczeniu tego słowa. Wysłuchajcie tych wywiadów z nim na pewno z zaciekawieniem, natomiast są one bardzo smutne i Patryk jest osobą bardzo cierpiącą i on po prostu naprawdę chce z tego wyjść i tylko nie wie, jak to zrobić. Kasia Madej, bardzo dziękujemy, Kasiu, za wsparcie. Zaraz się pojawi tutaj. Oj, Kasia się nie pojawia, co jest grane? Uhuhu, poczekaj. Tak, moment. Czyli to jest takie przeniesienie odpowiedzialności na inne osoby. To nie ja jestem winny, tylko to jest Patryk winny, bo Patryk powinien ze mną tam pójść, a on nie chce pójść i tak dalej. I no tutaj jakiekolwiek tłumaczenie, że to jest ten scenariusz, który się powtarza każdego dnia. Czekaj, był taki film z... Dobra. Kasiu, serce dla ciebie, bardzo, może podwójne, proszę na rozwój bardzo. Kanału, pozdrawiam serdecznie bardzo. I jeszcze Patrycja Patti przeszła na poziom patron. Bardzo zobacz, dziękujemy. Dawaj, dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Mamy już 3 patronów, bardzo był taki miło. Film z Cruzem, w którym każdy dzień powtarzał się na nowo, to chyba było Na skraju jutra, czy coś takiego. I to właśnie jest dokładnie u Irokeza, że każdy dzień zaczyna no, się tak samo, kończy się tak samo i każdego dnia mamy te same obietnice, te same decyzje, ale potem z tego nic nie wychodzi. No i tym razem nie wyszło i tutaj, no akurat, wiesz, no tak jak mówię, cały czas szkoda mi jest go, ale trzeba zachować w tym wszystkim pewnego rodzaju racjonalność, dlatego że trzeba podchodzić z sercem, oczywiście, to możemy przyjeżdżać, rozmawiać z Tomkiem, wspierać go, przywozić mu tam jakieś drobiazgi, ale jednocześnie trzeba podchodzić do tego racjonalnie, że wiesz, no jeżeli wiesz, że 2 plus 2 to jest 4, a Tomek ci mówi, że jest 7, no to nagle nie zmienisz, o jest 7, masz rację Tomku, no nie, to tak nie jest. Myślę, że też takie troszeczkę surowsze podejście do niego w tej kwestii być może będzie dla niego bardziej motywujące, bo jeżeli bliskie osoby będą się z nami tak, a może się uda, może nie, może coś, no to nie wiem zresztą. W każdym razie to dopiero był początek rozmowy i no, na tym początku już się okazało, że Tomek przenosi odpowiedzialność za te decyzje na inne osoby, nawet jeżeli te osoby tej odpowiedzialności w sposób ewidentny nie ponoszą, to on po prostu składa tę odpowiedzialność na barki osób innych. I następne pytanie to było takie, czy on oszukuje sam siebie? Czy on oszukuje sam siebie? Czy Irokes oszukuje sam siebie? I jego odpowiedź była dość dziwna, ponieważ no, niemalże na jednym wdechu powiedział, że i oszukuje, i nie oszukuje. Czyli
No, że właściwie tak, ale nie. I chciałbym, żebyś to skomentowała to. Skomentuję, ale najpierw chciałabym... Ej, naprawdę coś się Jacuś tutaj nam pierniczy z tym, wiesz? Naprawdę. No, ja tego nie ogarnę, powiem coś szczerze. Coś mam tutaj, kurde... O, dobra, ponury mleczarz, serduszko, dziękujemy. Podziękowania za nazwę maści, nie ma problemu. Jeżeli jestem w stanie, to zawsze pomogę. No i Jarek na emigracji, zaraz też... Jarku, pozdrawiamy cię serdecznie. Pozdrawiamy serdecznie. Być może niedługo będziemy w Londynie razem we dwójkę. To tak, zapraszamy i serce na... dla ciebie też oczywiście, jak najbardziej, zaraz się tutaj też druga osoba pojawi. Zapraszamy ciebie na słynną angielską herbatkę. Tak. Tea time. I tutaj pytałeś ja coś o kwestii oszukiwania siebie. No myślę, że to jest tak łatwiej trochę, wiesz. Na pewno tak jest łatwiej, bo jeżeli... Zawsze jest tak łatwiej. Nawet powiem ci szczerze, że człowiek przestaje już wiedzieć, gdzie jest moment, kiedy sobie coś wmawia, a kiedy rzeczywiście tak jest, wiesz? To jest takie, że wydaje mu się, że nawet takie, nie wiem, głupie rzeczy, że jak jedną kreseczkę na pompce mniej wody da, to myśli, że to jest mniej, a to jest bardziej stężone po prostu. Rozumiesz, o co chodzi, nie? Więc no to tak to wygląda. Na pewno on siebie oszukuje, tylko przez to, że siebie oszukuje, to nie chce się przyznać za bardzo, że się oszukuje. To my wiemy, że on siebie oszukuje, natomiast pytanie do niego dotyczyło tego, czy on sobie zdaje sprawę z tego. I Tomek, no tak jak na początku powiedział, nie, ja, jak, nie, to niemożliwe. A za chwilkę dosłownie w tym samym zdaniu, że właściwie może tak. No i też ta rozmowa być może coś mu tam uświadamia, ale za chwilkę poruszymy inne tematy i okaże się, że prawda może być zupełnie inna. Ale to za momencie, gdy do tego dojdziemy. Następne pytanie to było, czy Tomek gra może? Gra przede mną, przed wami, drodzy widzowie, po to, żeby coś ugrać. No i tutaj Tomek zaprzeczył. Jego argument to był taki, że przecież jeżeli ja bym nawet mówił, że od tego nie chcę odejść, to przecież i tak byś przyjeżdżał do mnie i tak byś nagrywał. Taki był jego argument. Livia, twój komentarz. No tak, no bo co ma Tomek więcej do stracenia? Zdrowie i życie. A czy waląc towar zależy komuś na zdrowiu? Nie. Mi też nie zależało, mi też to było obojętne. Zależało mi jedynie na tym, żeby jakoś długo nie cierpieć. On potrzebuje, no problem jest taki, że jego jedyny przyjaciel jest też bardzo głęboko uzależniony i on nie ma takiej osoby, która by go ciągnęła do góry. Chociaż nie wiem za bardzo, kto by się chciał na to zdecydować, bo jest to po pierwsze duża odpowiedzialność, a po drugie jednak trzeba oddać dużo czasu w swoim życiu, a czas jest najcenniejszy tym, co mamy, po prostu. Kolejna sprawa, no chyba dość oczywista, ale powiem szczerze, że rozmowa z kumplem, z inną osobą tutaj w Berlinie, otworzyła mi oczy na pewną sprawę. Kolega powiedział o rzeczy bardzo oczywistej, ale no, czasami te rzeczy oczywiste są też odkrywcze. W każdym razie chodzi o to, że ta osoba, no nie chcę mówić, kto to jest, bo i po co. W każdym razie ta osoba powiedziała w kontekście Irokeza, że są dwa typy osób uzależnionych. Jeden typ to jest ta grupa ludzi, która chce z tego wyjść, która naprawdę bardzo cierpi, chce z tego wyjść, zdaje sobie sprawę z tego położenia, w jakim się znalazło, z tych konsekwencji zdrowotnych i wszystkich innych rzeczy. I do tej grupy, szczerze mówiąc, zaliczyłbym Patryka. Tak mi się wydaje, po tych wielu rozmowach spędzonych z Patrykiem, to jest osoba bardzo, bardzo cierpiąca i myślę, że no, on do tej grupy należy. Natomiast ten kolega, na którego się powołuje, powiedział, że ta druga grupa uzależnionych osób to są sportowcy. To są sportowcy, dokładnie tego określenia użył. Czyli to są takie osoby, które robią to dla sportu, które mają w tym fan, które po prostu to lubią. To lubią, natomiast no, z jakichś powodów wypierają to albo właśnie szukają tych uzasadnień, czyli to wszystko, o czym myśmy rozmawiali. I ja zapytałem wprost Tomka, czy on jest sportowcem. I Tomek no, zaprzeczył, powiedział, że nie, że to byłby głupi, gdyby to chciał robić i tak dalej, i tak dalej. Livia, twój komentarz. Jako argument tutaj też dał, że no ostatnio się dowiedział od Patryka, że Patryk to wali po to, żeby się naćpać, a on wali po to, żeby nie mieć skręta. I też Irokes cały czas utrzymuje, że każdego dnia no, zmniejsza liczbę tych podań, tak jak powiedziała Livia, zmniejsza te dawki, ale to też jest taki klasyczny element wypierania, czy też oszukiwania samego siebie. Ja nie widzę wcale, żeby on rzadziej chodził tam, gdzie chodzi.
No ale Tomek utrzymuje, że rzadziej. O, rozłączyło nas na chwilę. Pytacie, kiedy film będzie z Patrykiem? Wtedy, jak dotrzemy bezpiecznie do domu i uda mi się go zmontować. To jest taka kwestia. My teraz ostatnio myślimy po prostu, żeby przeżyć kolejny dzień i żeby dać radę. Nie jest tak źle. W każdym razie, to tak jak powiedziała Liwka, mniej więcej. Chodzi o to, że my chcemy zachować jednak chronologię tych filmów, więc film Rozmowa z Patrykiem ukazuje się jako kolejny materiał w tym cyklu. Najpierw mamy rozmowę z Irokezem, czy tam film z Irokezem, potem pojawia się Patryk na tym filmie, będziecie widzieli jego twarz, ale to jeszcze nie jest ta rozmowa z nim, dopiero w kolejnym filmie pojawi się Patryk, ale to też zależy od tych planów emisyjnych dotyczących innych filmów. I tutaj mówiłem o tym wcześniej, podkreślę raz teraz jeszcze, mamy bardzo dużo materiałów, przy czym nie chcemy, żebyście myśleli, żeby wam się wydawało, że to jest lipa, czyli że po prostu no, na odwal się coś tam robimy, to tak wcale nie jest. Zwróćcie uwagę, jak te filmy są skomplikowane, jaki tam jest montaż, jak one też są długie, w jak wielu miejscach są kręcone. Ja tak coś... więc... Asia, zobacz, as zablokowało. Asia Rossa, 50 zł. Bardzo serdecznie ci dziękujemy. Uwielbiam was, jesteście super parą. Serduszka dla was, Jacku i Livio. Serduszko też dla ciebie. Jest nam bardzo, bardzo miło z tego powodu. No? Co ja tu? Tak teraz sobie, powiesz, że tak przeze mnie myślę. Wypadłeś z tematu. Nie. Tak sobie myślę, as zablokowało. To jak to można by było powiedzieć? Tylko kut. Co? Kto miał zrozumieć, ten zrozumiał. Nie, totalnie nie rozumiem, okej. No tak, a ktoś tu... A, dobra, mieliśmy dzisiaj nie czytać. I kolejny temat był poruszony szpitala. I tutaj jestem zaskoczona, bo dwa razy Tomek o tym mówił po szpitalu i teraz i powiedział dwa razy tę samą wersję. Naprawdę jestem zaskoczona. To opowiedz to Livia w takim razie, bo... Znaczy się, jedyne co tam było niezgadzające się to, że my nie czekaliśmy na niego. To my czekaliśmy dokładnie w tym samym miejscu, w którym zostawiony był samochód i Tomek wiedział, gdzie jest samochód. I mi się bardziej wydaje, że on nie chciał, żebyśmy wiedzieli, że on się zawinął tak szybko z tego szpitala, a później po prostu... No on mówił, że my nie zadzwoniliśmy coś, my jak dzwoniliśmy, to telefon był niedostępny. Więc to jest taka kwestia. A kolejna, poza tym, my też później, jak był telefon niedostępny, to cały czas mieliśmy nadzieję, że położyli go już na łóżku i coś tam będą mu pomagać. No Tomek mówi, że został zblachowany i to tyle właściwie. I te wersje rzeczywiście się od siebie nie różnią, natomiast ja zadałem Irokezowi pytanie, czy mi wierzy, że czekaliśmy, on odpowiedział, że nie wierzy. No ja powiedziałem, to jest swój problem. Łukasz, jaca, ale ma odklejki. Kochany, ja się dopiero rozkręcam, właśnie mi się budzi moje ADHD i za chwilkę rzeczywiście będę miał odklejki. Na razie jestem bardzo skoncentrowany. Tak. No i co dalej po szpitalu? Co, jaki był temat jeszcze? Dalej mówiliśmy o pomocy, która jest trwoniona i marnowana. Liwka, czy jest komputer podłączony do prądu, żebyśmy nie... No. Nie, dobrze, chciałem tylko to sprawdzić. Pomocy, która jest... No, gadaliśmy szczerze, tak, mówię stary, no, tyle rzeczy dostałeś, a to wszystko zostało pogubione, więc no, próbował to jakoś wytłumaczyć. Agnieszka i Malutin, bardzo dziękujemy. Pozdrowienia z Lublina, dużo zdrowia. Bardzo, bardzo dziękujemy. W każdym razie, no on mówi, że on żyje na ulicy, że ulica się rządzi innymi prawami, że on jest bardzo, bardzo wdzięczny, ale też ma świadomość tego, że te rzeczy wszystkie zostały jakoś tam przetrwonione. No z wyjątkiem, oczywiście z wyjątkiem kuchenki gazowej, bo ta kuchenka mu się ostała i ona zresztą będzie się w tych filmach pokazywała. Mówiłem wczoraj, że zjedliśmy jajecznicę, która im bardzo smakowała. Dzisiaj Irokez ugotował zupę warzywną, także to zobaczycie. Gotowanie zupy warzywnej polegało na otwarciu puszki z zupą warzywną i podgrzaniu jej. I tej zupy już nie zjadłem i też zobaczycie, że jej nie zjadłem, więc no, troszeczkę teraz spoileruję. Więc to jest ta rzecz, która została. Natomiast jest bardzo zobowiązany za leki. I to rzeczywiście to podkreśla. I tak jak wspominałem wczoraj, najprawdopodobniej no, fakt, że te leki ma, że je używa, powoduje, że to wszystko się troszeczkę wolniej rozwija. To no, oczywiście byłaby to wielka korzyść. Też nie będzie Jacuś, wiesz jak to jest. To pytanie, czy takie rzeczy materialne oprócz leków, no myślę, że to w ogóle nie ma sensu kupować. Natomiast ja myślę, że tak, natomiast ważne jest to, Tomek to podkreślał, tak, że najbardziej głupio, ale to musimy pamiętać o tych wszystkich mechanizmach, które do tej pory omówiliśmy. W każdym razie Tomek mówi, że najbardziej mu jest głupio z tego powodu, że widzowie pomyślą, że on tam to obchnął, tak?
No przyszedł na pytanie, co się stało z telefonem, powiedział, że rzeczywiście ten telefon wylądował w Lombardzie, natomiast pozostałe rzeczy mówi, że po prostu zostały ukradzione. Bardzo podobał mi się komentarz jednego z widzów pod wczorajszym chyba live'em, gdzie pisał, że takiego dokonał podsumowania tego wszystkiego i wyraził na ten temat swoją opinię, więc rzeczywiście ten kolega w komentarzu napisał, że no nie wierzy w to, żeby łóżko zostało sprzedane, bo takie łóżko nie stanowi żadnej wartości, zwłaszcza, że ono było już używane, a to, że było używane, to widzieliście, bo to się pokazało na filmie. Pokazało albo dopiero pokaże. Ja nie wiem, gdzie jesteśmy z emisjami. A drugiej osobie nie możesz sprzedać? Nikt od ciebie, drugi bezdomny od ciebie tego nie kupi? Też taka nie jest kwestia. Myślę, że nie kupi. Natomiast też ciekawą rzecz dzisiaj zaobserwowałem. Mianowicie byłem u Irokeza rano i Irokez śpi na dwóch kocach, które są położone bezpośrednio na betonie. I śpi no, bez t-shirta, tylko po prostu w takim kubraczku z krótkim rękawkiem przykryty dwoma kocami i chyba też kołdra. Wydaje mi się, że tam też jest kołdra. Więc konsekwencja tego, że nie ma łóżka, jest taka, że śpi po prostu na betonie, na dwóch kocach. Ja to dotykałem, macałem. To naprawdę bardzo, bardzo taka cienka warstwa. Na pewno to nie daje uczucia miękkości. Też mi się wydaje, że to nie izoluje. Miał materac, tego materaca też nie ma. Też rozmawiałem dzisiaj z Patrykiem, też byłem przy obudzeniu się Patryka. Patryk śpi na kartonach i Patryk twierdzi, że te kartony są dużo lepsze, bo one rzeczywiście dają jakąś miękkość, tam, jeżeli tych kartonów jest kilka, jak również świetnie izolują ciepło i to inni bezdomni też to podkreślają. Robert Krajewski pyta, jak Patryk wychodzi w Polsce na bębnie? Patryk wychodzi w Polsce na bębnie na czerwony, jest poszukiwany, natomiast był sprawdzany wielokrotnie w Niemczech i Niemcy nie mają zastrzeżeń. Kiedy go sprawdzają Niemcy na bębnie, to wychodzi, że jest poszukiwany w Polsce, ale też jest informacja, że Niemcy go nie mogą zatrzymać, nie mogą go deportować z tego względu, że w myśl prawa niemieckiego proces zaoczny, czy proces, to się nazywa wyrok chyba nakazowy, to się tak nazywa, to nie są formy, na podstawie których można człowieka zatrzymać i deportować. Musiałby być wydany europejski nakaz aresztowania, ENA, ale ja tego nie wiem, ja tego nie jestem pewien. Powtarzam słowa Patryka. Tak naprawdę Patryk zwiał, przepraszam, nie chciałem użyć negatywnego określenia, uciekł przed wymiarem sprawiedliwości z Polski. MTET pyta się, czemu nie każdy donate jest tu doliczany. To jest bardzo prosta sprawa, dlatego że jest kilka różnych celów i każdy widz sobie może wybrać, na który cel wpłaca. Jeżeli wpłaca konkretnie na ten cel, to po prostu wtedy się to tu pojawia i to jest bardzo proste, myślę, że nie ma żadnego myku tutaj w tym. Jakby miał być jakiś myk, to byśmy nie pokazywali tych donate'ów czy coś, a jeżeli ktoś potrafi liczyć chociaż troszeczkę, to na pewno sobie z tym poradzi. Ale wszyscy wokół siebie mamy urządzenia, które nawet jeśli ktoś nie potrafi liczyć, to mu w tym pomagają. Kalkulatory to się nazywają. Tak, to się nazywa. Ja zawsze podkreślam przy tych okazjach, że my nie mamy powodu, żeby odstawiać jakieś maniany czy jakieś lipy. Tutaj dotyczy to też spraw podatkowych. Już troszkę żyję na świecie, miałem różne przygody w swoim życiu i bardzo szybko nauczyłem się tego, że z urzędem skarbowym trzeba żyć za pan brat, więc wszystko jest na legalu. Małolat, 5 euro, bardzo dziękujemy. Nie Małolat. Wiemy, kto jest tym tajemniczym M, komu wysyłasz serduszka, ale jest nam bardzo miło. W każdym razie Małolat już się przewijał ten nick, także bardzo dziękujemy za stałą obecność i za stałe wsparcie. Jeszcze było coś poruszone, Jacuś? Przewijała się przez tę rozmowę kwestia awantury. A, no właśnie. No. Z tym, że zanim przejdę do awantury, troszeczkę wam to spoileruję, dlatego że no, mówię o takich rzeczach najciekawszych, bo też chcę, żeby w tych live'ach pokazywały się takie rzeczy właśnie interesujące, może inne niż zawsze i też takie, które są zapowiedzią tych treści. Otóż tutaj jest społeczeństwo wyjątkowo obywatelskie, no może z wyjątkiem Niemców w tym pierwszym pokoleniu. Nie wiem, czy wiecie i obszaru Monachium. O czym mówię, tak. Takiego używam określenia, żeby nikogo nie razić, żeby nie budzić jakichś tam waśni. To używam takiego określenia Niemcy w pierwszym pokoleniu. Więc moim zdaniem ta taka postawa obywatelska nie dotyczy Niemców w pierwszym pokoleniu. Mieliśmy przygodę wczoraj, ten czas tak leci, że ja nie wiem, kiedy to było, chyba wczoraj. Mieliśmy taką przygodę, że byliśmy prowokowani przez młodzież. Najmłodsza osoba miała chyba z 10 lat, potem 12, potem może z 15. I no, byliśmy bardzo mocno prowokowani, tam doszło do
bardzo poważnego spięcia. Ja po prostu zacząłem bardzo głośno mówić w tłumie ludzi po to, żeby pokazać swoją determinację, że nie będę tego tolerował. I to właśnie była młodzież w tym, to byli Niemcy w tym pierwszym pokoleniu. Natomiast pozostali Niemcy, ci, którzy są Niemcami z pokolenia na pokolenie, mają taką postawę bardzo obywatelską i to dzisiaj się dwa razy wydarzyło. No ja tam jestem obyty z tym miejscem, tak? Wiem, co się dzieje, wiem, co się działo, wiem, co się wydarzy. No znam to miejsce, mówię to miejsce, gdzie śpi Tomek, dlatego troszeczkę czuję się tam jak ryba w wodzie, czuję się tak, jakby to był mój dom, miejsce, które bardzo dobrze znam. I podobnie ta relacja moja z Tomkiem jest na tyle dobra, że no, dobra. Jesteśmy. Dobrze, no znowu coś wywaliło. Jednak ta technologia z XXI wieku ciągle ma coś do zrobienia. Nowe pokolenia będą miały co robić. Do którego miejsca było mnie słychać? Nie wiem, bo ja byłam... To... Ustaliliśmy, że dzisiaj nie będę mówić, kiedy idę sikła, widzowie już siusiu numer jeden. A, dobrze. Tak. W każdym razie mówiłem o tym, że reakcja kobiety na ulicy była bardzo gwałtowna, kiedy ja filmowałem Tomka, który spał. Tak? No, ja nie miałem z tego powodu wyrzutu sumienia, bo po prostu Tomek wie, że ja go filmuję. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Emilka i Mariusz. Co i Robert Krzysztofa? Krajewski. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy ze Stuttgartu. Pozdrawiamy oczywiście Stuttgart i Robert Krajewski też dziękujemy. W każdym razie ta reakcja tej kobiety była bardzo, bardzo gwałtowna. Musiałem jej wytłumaczyć, że to jest mój kumpel, że my kręcimy materiały, że tam było wiele filmów na YouTubie i tego typu rzeczy. I tak twarz tej kobiety tak jak gdyby zmiękła, złagodniała i mówiła, a to okej, okay, po prostu i odeszła, tak? Natomiast potem Tomek się obudził i tak był takim bardzo mocno zaspany, gdzieś tam tę głowę z nad poduszki podniósł i ja zacząłem z nim rozmawiać. On miał już przypięty mikrofon wtedy, prawda? Bo Zanim tę rozmowę rozpoczęliśmy, to on miał przypięty mikrofon. Liwka chyba jest... MET. Bardzo serdecznie Ci dziękujemy. 2 funty. Jest to dla nas naprawdę niezwykle miło i cieszymy się. A ktoś tutaj... Włóczyki pisze. Pozdrawiam z żoną i synem Marcelem. My pozdrawiamy żonę Włóczykija i także synka Marcela. Bardzo Was pozdrawiamy. Czy Ty, Liwia, wyciszyłaś ten sygnał przerażający donate'ów? No super. A słyszysz go? Nie, no właśnie nie. Nie, tylko nie wiem, czy to była taka decyzja, czy coś się zwaliło. Dobrze, no widzicie, postępujemy za Waszymi radami. Mam nadzieję, że teraz bez tego sygnału jest znacznie lepiej. Też piszcie nam, czy taka forma, w której przerywamy tę wypowiedź po to, żeby podziękować donatorom, czy to jest w porządku. W każdym razie ta druga kobieta, wtedy kiedy rozmawiałem z Tomkiem, Tomek już mówił bezpośrednio do kamery i ona też z oburzeniem przyszła i co pan robi, po niemiecku, tam co piąte rozumiem, więc co pan robi, dlaczego pan w ogóle śmie takie rzeczy robić, więc ja znowu mówię, słuchaj, dlaczego ty w ogóle nam przeszkadzasz? Mówię, to jest mój kumpel, my nagrywamy, tak? I ona wtedy do Tomka się zwróciła, po niemiecku. Czy on na to wyraża zgodę? Tak zrozumiałem. A Tomek nie zrozumie. A? Ja mówię, problem? Do Tomka, kein problem. No i kobieta odeszła. Liwka, przejmij na chwileczkę głos, a ja za moment opowiem o tym zdarzeniu z Patrykiem, bo to się wiąże z tą rozmową, ponieważ ten temat tej awantury z Patrykiem pojawi się właśnie w tym filmie, o którym teraz mówimy, dlatego też teraz o tym chcemy wspomnieć. W ogóle też czasami może to wyglądać tak, że ja bardzo surowo podchodzę do Tomka i czasami tak jest, dlatego że ja znam te wszystkie klimaty i już takich sytuacji miałam bardzo dużo i takich dziwnych też sytuacji miałam bardzo dużo, więc to znam, ale prywatnie podchodzę do niego życzliwie bardzo i staramy się być oboje dla niego wsparciem. Jednak tutaj jest jeszcze kolejna rzecz, którą Jacek zaczyna poruszać powoli, mianowicie kwestia Patryka i Tomka. Ja podczas tego zawsze zostawiam ich samych, kiedy nagrywają. Da się tak pić herbatę? Oblejesz spodnie albo... Spróbuję. No, jak skończę, to coś powiem a propos oblewania spodni. I widać tutaj, no ja sama... Brawo. Z tego dolnego pocieku. ADHD mi się włącza. Ja sama podczas tego, jak tam jestem chwilę czy coś, to widzę, jak się kłócą i widzę, jak Patryk reaguje na podniesiony głos i w ogóle. I widzisz, tutaj Tomek mówi, że nie lubi kłótni, że on się, że denerwuje się, jak ktoś przy nim krzyczy, ale sam to robisz w kwestii Patryka i w kwestii twojej tak samo. I w kwestii mojej też to robił, tyle że ja zawsze staram się grzecznie podejść do sprawy, żeby nie psuć relacji z Tomkiem. Ale Patryka jest mi serio szkoda, bo ja widzę to, jak on... No,
lecą tam mocne słowa często i widzę, że on jest mega, przykro mu jest, bo dosyć, że sam w sobie jest mega zdołowany i trochę inaczej podchodzi do sytuacji, to widzę, że jest mu bardzo przykro i tak to dla mnie jest akurat nie okej. Zanim będę kontynuował ten temat, to właśnie powiem o tym, co się przed chwilą wydarzyło. Otóż cały dzień spędziłem na dworze i miałem zapyziałe okulary. No, w takiej sytuacji należało to umyć. I poszedłem do łazienki, żeby umyć okulary i przypomniał mi się film z Jasiem Fasolą, który odkręcił wodę, chciał zmoczyć ręce i ta woda ze zbyt dużym impetem w ręce uderzyła i zalała mu spodnie, prawda, tutaj w kroku. Więc ja miałem zupełnie to samo dzisiaj, bo odkręciłem wodę i ta woda się odbiła jak gdyby od moich szkieł i też mnie zalała. Ale tego co robił Jaś Fasola z suszarką, to nie robiłem. Bardzo miły komentarz, Kamil Bednarz. Dziękujemy oczywiście. Skromne wsparcie, bo widzę, że się staracie i żyjecie tym. Powodzenia. O, to jeżeli chociaż trochę zauważasz to, że się staramy, to jest to dla nas największa nagroda. Skromne wsparcie, wiesz co, myślę, że ogromnym wsparciem jest wasza obecność tutaj i to, patrzcie, bo tak wiele osób krytykuje, że donaty, że im nie pasuje to, tylko że 3 lata jak kanał istniał, widzowie nie mieli możliwości wpłacania ich. I z powodu, o którym dzisiaj nie powiemy, dlatego, że mamy być pozytywni i chcemy być pozytywni. I tutaj dlatego myślę, że to jest kwestia wyboru każdego. Nie ma sytuacji, że my mówimy, że nie wiem, zbieramy, bo chcemy kupić Tomkowi coś tam, a bierzemy to dla siebie. Więc myślę, że nie powinno to być problemem. Każdy z was wie, jeżeli chce to zrobić, robi, okej. To jest dla nas bardzo miłe. Liwka, a czy wiesz, gdzie się patrzeć w czasie live'a, żeby było takie wrażenie, że patrzysz się widzom prosto w oczy? No chyba tu, nie. Pokaż paluszkiem, o tutaj w tę kamerę. No. A jeżeli patrzysz się niżej i oglądasz samą siebie czy samego mnie, to takie wrażenie widzowie mają, że patrzysz się im gdzieś, no nie wiem, w brzuch na przykład. Tak? Mamy kolejnego mecenasa. O, serduszko, Jarku Koczocik, bardzo ci dziękujemy. Jest nam niezwykle miło. Czasami dyskutowana jest skuteczność Liwi, czy też udział Liwi w kanale. Będziemy się pozytywni, nie będziemy nawiązywali do starych spraw, ale no, to jest właśnie sukces Liwi, liczba patronów, kiedy... Nie, Jacuś, to jest kwestia tego, że to jest słowa od osób, które są wspierające, że chcemy wspierać kierunek, w którym idzie kanał. Tak, Liwia ma rację, natomiast chcę, żebyś powiedziała, ilu było patronów, zanim zajęła się tą sprawą. Teraz jest 64 osoby chyba. Tutaj jest rotacja duża, więc ja też nie zawsze jestem w stanie to wiedzieć na bieżąco. 64 osoby, prawda? Także bardzo oczywiście dziękujemy wszystkim, ale to też musimy wziąć pod uwagę to, że Liwia zaczęła ten program patronacki rozwijać. To oczywiście jest bardzo ważne. Wracając do Irokeza i do Patryka. Patryk jest osobą niesamowicie wrażliwą, niesamowicie nieszczęśliwą i to jest introwertyk. On ma bardzo bogaty świat wewnętrzny, niewiele pokazuje na zewnątrz, ale jeżeli już coś do niego do środka wejdzie, to trudno mu jest się od tego uwolnić. Irokes jest odwrotny. Irokes jest ekstrawertykiem, on bardzo mocno gestykuluje, poza tym jest cholerykiem i to są takie dwa charaktery, które nie za bardzo ze sobą współgrają, w tym sensie, że jeżeli dochodzi do spięcia pomiędzy nimi, to Patryk się wycofuje i strasznie to przeżywa. On strasznie cierpi. Dzisiaj po tym spięciu, no nie wiem, z pół godziny potem, przechodziłem ulicą i widziałem, jak Patryk siedzi bardzo smutny siedział pod takim słupem, po prostu na chodniku i wyobraźcie sobie, że pisał w pamiętniku, jakiś tekst pisał w pamiętniku. Ja zauważyłem kolor długopisu, którym to pisał, bo to był kolor taki, zawsze mam problem z tymi kolorami, czy pomarańczowo-różowy, no coś takiego, coś z tych kolorów. Znaczy to nie jest to, że ja ich nie odróżniam, bo je odróżniam, tylko nigdy nie wiem, jak się nazywa. W każdym razie to był taki kolor i potem, kiedy z nim rozmawiałem już przed kamerą, to poprosiłem go, żeby to przeczytał. On powiedział, że nie przeczyta, ale że ja mogę przeczytać, więc też z tym fragmentem się zapoznacie. Ale to było właśnie to, co on napisał tam w tym zeszycie. To było wylanie tych emocji, prawda? Nie w sposób ekspresyjny, tylko po prostu gdzieś tam siedział bardzo smutny. Bez urażania tym drugiej osoby, po prostu. Tak, no nie wiem, czy rozumiem to, co mówisz w tej chwili. No bo zobacz, w momencie, w którym by to wyrzucił w stronę rozumiem, Tomka, tak, oczywiście. Wiesz, a on, ja mam podobne w ogóle podejście. Ja w takich sytuacjach wolę odejść i też mimo tego, że bardzo to przeżywam, to po prostu zachowuję spokój. Ale no, wiesz, na przykład nie pamiętasz sytuację, jak spotkaliśmy Irokeza ostatnio, jak przyjechaliśmy, no to też było
atak na Patryka, bo on do złego telefonu tego na ulicy, co jest podszedł. Wiesz, no mi nie chcę krytykować Tomka, bo to jest ich relacja i w ogóle. Jednak no, z mojej strony to trochę słabo wygląda. Widzę, że Patryk bardzo, bardzo go to dotyka. Wiele razy, z tego co na przykład mogę zaobserwować, to widzę, że oczywiście Tomek mówi, że tam jak Patryk czegoś potrzebuje, to on się z nim dzieli, ale tak jak ja widzę, to za każdym razem Patryk idzie do sklepu, Patryk idzie po towar, Patryk idzie po to, Patryk idzie po tamto, jak się spóźni 3 minuty, to dostaje opieprz od góry do dołu. Więc tutaj też trzeba to wziąć pod uwagę i myślę, że w ten sposób będzie trudno pomóc Tomkowi, bo mało która osoba się zatrzyma przy nim i będzie chciała na dłuższą metę to znosić. Wiesz, o co chodzi. Drodzy widzowie, dziękujemy Wam w tej chwili 1800 razy, dlatego że właśnie tyle jest Was i ta frekwencja, bardzo duża frekwencja. Widownia 1800 osób to jest bardzo, bardzo dużo i właśnie ta widownia pokazuje, że te live'y są potrzebne. Skoro przychodzicie, słuchacie, zostajecie, oglądacie, to znaczy, że dobrze robimy. Chcę się odnieść teraz do komentarza, dokończę za chwilkę o tej awanturze. Chcę się odnieść do komentarza Roberta Krajewskiego. Jacuś, jak wyglądają stopy Patryka? Stopy oglądałeś? Patryka stopy? Wyglądają bardzo dobrze, dlatego że Patryk jest jeszcze na tym etapie, gdzie ma problem nie ze stopami, tylko jeszcze póki co z dłońmi. I te dłonie są też powodem jego takiego zawstydzenia i do tego, jak on siedzi na ulicy i siedzi na tym kubeczku na ulicy, to zawsze siedzi w ten sposób, prawda? Zawsze, też na filmach zobaczycie, że on właśnie siedzi dokładnie w ten sposób, także... Vlot Fer, 2 funty, bardzo, bardzo jest nam miło, śliczny kotek, szczerzący zęby, bardzo dziękujemy. Vlot Fer, bardzo serdecznie dziękujemy. Patryk jest uzależniony niecałe 2 lata i no jeszcze do stóp nie doszedł, tak? Jeszcze póki co dłonie są, jak gdyby cały czas służą mu za to miejsce podawania sobie tych iniekcji. Na stopy pewnie przyjdzie czas. To jest takie, przepraszam, nie chcę przerywać, ale to są takie, wiesz, to są takie bariery, nie? Że na początku się mówi, dobra, tylko w te grube, nie? Później już szukasz tych cienkich, bo jak nie możesz, to jest pocenie się, wiesz, problem. Później kolejny etap to są, myślę, że przedramiona. Kolejny etap, nie, najpierw są przedramiona, później są dłonie, później są stopy, łydki. Później są łydki i na końcu na przykład pachwiny. A skąd, zgadnijcie skąd? A jeszcze na przykład czoło i szyja. Zgadnijcie skąd wiem, że łydki. No, to jest takie pytanie, na które każdy sobie udzieli odpowiedzi. Drodzy widzowie, cały czas zmierzam do opisania tej historii, ale chcę Was prosić o odrobinę cierpliwości, dlatego że my się będziemy ustosunkowywali do Waszych komentarzy. Na tym nam bardzo zależy, także będzie dość obszerna część tego live'a, gdzie będziemy czytali Wasze komentarze i będziemy odpowiadali na Wasze pytania. Chcemy wyczerpać najpierw no, pewien zakres tematu, bo ich jest dzisiaj więcej i do tego też prosimy o cierpliwość. Sytuacja była taka, że staliśmy koło Irokeza, Patryk i ja, byliśmy w trójkę. Irokez siedział tam w tym swoim miejscu, tam gdzie te filmy są z nim kręcone. I w pewnym momencie była taka sytuacja, że Irokez do mnie mówi: Jacek, odejdź stąd, bo przyjechała taka Niemka, która zawsze mi daje bardzo dużo pieniędzy. Ja usłyszałem tylko tyle. Patryk twierdzi, że Irokez powiedział, ty też stąd odejdź, prawda? To może nie jest tak istotne, ale na tym etapie są 2 wersje. Pierwsza wersja jest taka, że miałem odejść tylko ja, a druga wersja jest taka, że Irokez powiedział to do mnie i dodał jeszcze, że Patryk ma też odejść. Mi się wydaje, że ta druga wersja jest bardziej prawdopodobna, dlatego że Irokez chciał dostać od tej kobiety pieniądze. To była suma 10 euro. Tomek ocenił to jako dużą sumę pieniędzy i chciał, żeby wyglądał na osobę potrzebującą w danym momencie, czyli że on sam siedzi na tym kubeczku i czeka na ten datę. I no, ja odszedłem, ja oczywiście to zrozumiałem, odwróciłem się od Tomka i po prostu ruszyłem w drogę i Patryk ruszył wraz ze mną. I przyszliśmy może, nie wiem, no, może 5 metrów i ta Niemka, wyobraźcie sobie, widząc Patryka, podeszła do niego i dała mu te 10 euro, na moich oczach, ja to widziałem, dała mu do dłoni. Dała mu w ten sposób, ja to pokażę na listce, że miała te pieniądze tutaj i Patryk przechodzi, ona po prostu mu wzięła go za rękę i tak mu te pieniądze włożyła. I w tym momencie, jak to się stało, to ja usłyszałem wrzask. To był wrzask Irokeza.
że ty specjalnie do niej podszedłeś po to, żeby mi te pieniądze zabrać. Piątka jest dla mnie, przecież ona jak ci dała te pieniądze, to było chwila, moment, bo ona odchodziła w kierunku Tomka i Tomek twierdzi, że ona pokazała mu gestem, że to jest dla nich dwóch te 10 euro. Patek stanął jak wryty zupełnie, mówi, ty, o co ci w ogóle chodzi? Mówi, przecież ona do mnie podeszła, mi to włożyła w rękę. Ja potwierdziłem to, no i oczywiście też stałem się źródłem ataku, nie źródłem, tylko celem ataku, oczywiście nie źródłem, tylko celem ataku, ataku Tomka, więc Tomek już opierniczał nie tylko Patryka, ale i opierniczał mnie, machał rękami, on już nie będzie nagrywał, miał zrobić wywiad z Patrykiem, drugi. I do końca nie pozwolił na to? Dopiero na sam koniec dnia się zwiększył, powiedział, być może jak przyjdę rano, on nie wie w ogóle, że będzie nagrywał, z Patrykiem na pewno, ale być może jeżeli Patryk go przeprosi, to on się na to ewentualnie się zgodzi, tak więc no, to był atak zupełnie nieuzasadniony, przy czym on był bardzo długi, to była troszeczkę tak jak lawina, prawda? Mi jest mega szkoda Patryka. Że to się dopiero, wtedy to się dopiero zaczynało, prawda? I Patryk tam mówi, co ty w ogóle gadasz, chłopie, jakie ci zabrałem pieniądze? Mówi, masz, ja ci zaraz dam piątkę. A ten mówi, jaką piątkę? Przecież dostałeś dziesiątkę. A on mówi, Patryk, no ale przecież miało być na nas dwóch. No jakich dwóch? Ona do mnie... Awantura i Patryk w końcu mówi, wiesz co, masz ten dychę w ogóle, daj mi święty spokój, nie? I odszedł. Tutaj nie, mam takie wrażenie, że rozumiecie to, co to jest dycha dla osoby uzależnionej, bo to ma inną wartość niż ma dla nas, prawda? Bo my za tę dychę to możemy... To nie jest dycha, to jest działka. O, dokładnie, dokładnie tak. I my możemy za tę dychę kupić, co chcemy, natomiast oni mogą kupić tylko jedną rzecz, tę, którą muszą. Więc Patryk tak naprawdę dał mu coś znacznie więcej, prawda? Dając mu tę piątkę, czy oddając mu tę całą dychę, no i wydawało się, że jak on tę dychę dostał, no to, że powinien być spokój. Nie, odwrotnie, dlatego, że w pojęciu Irokeza oddanie mu tej dychy było tak naprawdę przyznaniem się do błędu, przyznaniem się do winy. On przegonił tego Patryka biednego, potem za nim poszedł, krzyczał na niego, potem na mnie krzyczał, podeszliśmy kawałek, znowu do niego wrócił. Także to był taki troszeczkę atak, no chyba mogę to powiedzieć, taki furiacki może nieco. Ale Tomek z drugiej strony ma coś takiego, co z kolei jest bardzo pozytywne, że wtedy, kiedy ta fala mu opada tej złości, to on w ogóle nie pamięta nawet o tym. I ta sama historia była z Liwką, kiedy no, zbeształ ją bardzo, to widzieliście na filmie. Tylko pytanie o co? O nic, po prostu miał taki no humor, zbeształ Liwię, a potem no, to upłynęło dobre półtorej godziny, poszliśmy razem do sklepu, kupił takiego kwiatka plastikowego. Zresztą on stoi u nas. Ale za chwilę znowu to zrobił, to jest ta kwestia. Za chwilę znowu to zrobił, ale my go rozumiemy. Tutaj, ale ja myślę, że to jest kwestia też tego, że Tomek jest przyzwyczajony do tego, że na przykład Patryk mu nie odpowiada. Tomek jest przyzwyczajony do tego, że ty mu z grzeczności nie odpowiadasz. I Tomek jest przyzwyczajony do tego, że ja mu z grzeczności nie odpowiadałam. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest też taka, że mi właśnie ja... Naprawdę mi jest gdzieś tam szkoda tego Patryka, bo kilka razy widziałam te wybuchy agresji Tomka, a cały czas z tyłu głowy mam to, jeżeli ja wiem, że ktoś drugą osobę zaszczepił, to mi to bardzo mi to wpływa mocno na, że nawet jeżeli chcę podejść życzliwie, to ciągle mi się to przypomina, że on komuś zrobił pierwszego strzała i to mnie bardzo tak, nie, nawet tak... Jacuś dzisiaj mnie się pytał, że czemu ja tak surowo podchodzę do Tomka, ale ja nie mogę tego zapomnieć, nie umiem tego zapomnieć, bo wiem, jakie to jest cierpienie. Ja wiem, że Patryk by to w inny sposób zrobił. Rozumiesz, o co chodzi, ale Tomek mu pierwszy podał i to jest najważniejsze w tym. Lilia 5, ja usunąłem twój komentarz, ale to nie jest nic personalnego. Proszę, nie piszemy takich rzeczy na czacie, dobrze? To nie jest to forum. Proszę, nie pisz tak. To nie ma nic personalnego, nie blokowałem Ciebie, usunąłem tylko komentarz, nie chciałem, żeby tego typu komentarz był. Tak, to pytanie zadałem Tomkowi, też wspominałem o tym wcześniej, czy to on zaszczepił, coś się wydarzyło? Nie. Wszystko jest okej. Okay. Mhm. Czy to on zaszczepił Patryka i Tomek powiedział nie, ale tak, prawda, w takim swoim stylu, że nie, to nie on, ale właściwie mu pomógł. To określenie zaszczepił, kto nie słyszał tego wcześniej, to po prostu... W takim żargonie osób uzależnionych oznacza, że pierwszy raz podał mu iniekcję, prawda? To nazywają oni zaszczepieniem. Rozmawiałem z Patrykiem na bardzo wielu różnych tematów, mamy za sobą kilka wywiadów. Będziemy poznawali stopniowo jego osobowość, jego życie, ale powiem wam, że w tych pierwszych etapach, w tych pierwszych wywiadach, jutro jeszcze będę z nim nagrywał rano, w
każdym razie w tych pierwszych wywiadach nie zdobyłem się na odwagę. Nie miałem tyle odwagi, żeby zadać mu to pytanie. Irokezowi to pytanie zadałem i on powiedział, że tak, że właściwie tak, on to zrobił. Natomiast Patrykowi tego pytania jeszcze nie zadałem. Być może mu zadam, dlatego że chciałbym wiedzieć, jak to wygląda z jego punktu widzenia. Patryk jest osobą, która nawywijała w swoim życiu bardzo wiele, bardzo dużo zrobił, no może nie bardzo dużo, ale no był złym chłopakiem po prostu, ale w tej chwili jest osobą niezwykle cierpiącą. Ja myślę, że samym tym cierpieniem, które przeżywa każdego dnia, on odpokutowuje, to fajne, żeby sobie ćwiczyć narząd wymowy, odpokutowuje te swoje błędy młodości. Bardzo się cieszę, że będziecie mieli taką okazję, żeby go poznać. Ja też jutro najprawdopodobniej, jak jeszcze zanim się zawiniemy, bo od rana będziemy powoli już jechać, mamy nadzieję, że uda nam się dla Was zrobić live'a z drogi. Pytacie o Hachmenta. Hachment ma trudny czas, zostawmy to na razie, tak? Będę chciała coś tam zakupić chłopakom. Chodzi o serducho. Tak, Hachmenta. I tutaj jest... Nie chodzi o sprawy kardiologiczne. Tutaj jest taka trudna rzecz, bo zobacz, na przykład Tomek ma większą, zdecydowanie większą możliwość zarobku, tak Jacuś? Raczej tak, Tomek, ale to też o tym zaraz Tomek nagrywa więcej filmów, tak? Mhm. Ale ja wiem to, że w momencie, jeżeli przywiozę dwie paczki papierosów Patrykowi, a jedną paczkę jemu, bo on ma możliwość bardziej sobie to ogarnąć, no to wtedy najprawdopodobniej wywołam to, że Patryk znowu będzie siedział, wiesz, bo gdzieś tam, nawet jeżeli odejdziemy, to Tomek mu to wypomni w bardzo, bardzo niedelikatny sposób. Łysy, także... Arka, witasz się z nami, hej, oczywiście, hej, usunąłem mi twój komentarz. Nic personalnego, absolutnie nic personalnego. Dzisiaj mówiliśmy z Liwią, że będziemy tylko o pozytywnych rzeczach mówili, nie będziemy się odnosili do tych spraw, o których nie lubicie mówić, dlatego też ten komentarz usunąłem i chciałbym, żeby to było uszanowane. My nie chcemy dzisiaj o tych rzeczach rozmawiać i również podczas kilku kolejnych live'ów. Proszę, Lidia. Wojtek pisze, że nie pomagamy wyjść z uzależnienia Irokezowi, bo wszystko ma, dostaje itd., tylko ćpać. Co robił Irokez przez 13 lat? Po prostu. Kwestia jest jedynie taka, że może krócej siedzieć na kubeczku, a pomóc jakimś osobom, bo może przestrzec, mogą rodzice refleksję jakąś złapać, może ktoś się powstrzymać przed tym, po prostu. I tutaj nie ma cenzury, free chat. Nie będziemy pozwalać obrażać ani naszych widzów, ani nas, po prostu. No tak, po prostu. To jest dla dobra pozostałych widzów, też dla dobra kanału. Liwka zadała ciekawe pytanie, poruszyła ciekawą sprawę, mianowicie to, który z nich zbiera więcej pieniędzy. No zdecydowanie Tomek, tak, ale oni utrzymują obaj, że to jest wspólna kasa. Mówiłem też wczoraj... No widać jak wspólna, dopiero mówiłeś jak wspólna. Tak. W każdym razie mówiłem też wczoraj o tym, że Patryk jest księgowym, on każdego dnia zapisuje to, ile chłopaki wydają. Podsumował wrzesień 5600 euro. Poszło na uzależnienie, ale tutaj chodzi jeszcze o jedną rzecz, mianowicie jak to wszystko jest zorganizowane. Otóż Patryk i Irokez siedzą na jednej ulicy w odległości no nie większej jak 200 metrów. Myślę, że to jest w granicach 150 metrów. I teraz naturalne jest pytanie takie, czy osoby, które przechodzą, czy to nie jest tak, że osoby, które przechodzą koło nich, no przechodzą najpierw koło Patryka, potem koło Irokeza, albo odwrotnie. Najpierw koło Irokeza, a potem Patryka. Ale koło Irokeza jest sklep duży. To jest bardzo trafna uwaga. Z kolei koło Patryka są dwa banki. Więc to być może się wyrównuje. Ale w każdym razie ciekawa była odpowiedź Patryka na ten temat. Mianowicie, niezależnie od tego, czy oni w danym momencie są we dwójkę, czy jest tylko jeden z nich, to ten jeden mniej więcej ma tę samą kasę, czyli mówiąc krótko, fakt, że pojawia się ten drugi, nie powoduje, że ten pierwszy ma mniej kasy, a to wynika stąd, że to są stałe osoby, które im te pieniądze wręczają. Jest bardzo duża grupa osób, ale to są stałe osoby, które znają już jedni Patryka, drudzy Tomka i właśnie im te pieniądze dają. Patryk potwierdza, stówka dziennie, nie ma żadnego problemu, żeby tyle na kubeczku zbierać. Kamila Fijałkowska cieszy się, że Patryk zgodził się na nagrywanie. Obawiam się niestety, że Tomek na nim wymusił, żeby więcej kasy było. Jak Patryk czuje się z nagraniami?
Patryk jest osobą niezwykle zakompleksioną i to wynika z jego dzieciństwa, o tym dowiecie się z rozmowy z nim. Pochodził z bardzo niezamożnej rodziny, gdzie była wobec niego stosowana pewna dziwna forma przemocy, mianowicie polegało to na zakazach, które niegrzeczny chłopak dostawał. Niegrzeczny w cudzysłowie oczywiście, bo jeżeli dziecko się spóźnia 15 minut, to może niekoniecznie jest niegrzeczne, prawda? Dlatego też to spowodowało, że on był bardzo krnąbrny i też z domu uciekał, był po prostu na ucieczkach kilka razy, ale najpoważniejszym problemem w budowaniu jego relacji był fakt, że to była bardzo skromna rodzina i on w podstawówce został odrzucony przez dziewczynę. I on nie mógł nawiązywać relacji z dziewczynami z tego powodu, że pochodził z biednego domu, dlatego też, żeby te relacje z dziewczynami, jako młody 15-16-letni chłopak jeździł do innego miasta i tam było jakieś towarzystwo, w którym on się odnajdował. I to właśnie też powoduje jego takie nastawienie do życia w tej chwili. Bardzo zamknięty w sobie, smutny chłopak, który bardzo w sobie wszystko przeżywa. No, bohater JTO, który jest zupełnie inny niż wszyscy inni. Nie sądzę, by miał bardzo szerokie grono odbiorców, bo to będą bardzo trudne rozmowy. Ta seria z Patrykiem będzie bardzo trudna, ale dla osób wrażliwych, osób, które chcą się zadumać nad losem cierpiącego, to wydaje mi się, że warto obejrzenia. Livia zadała mi to pytanie właśnie, jak on w tych wywiadach się odnalazł. I to też jest ciekawa rzecz, dlatego że do tej pory byłem przekonany, że on nie chce. Szczerze mówiąc, wyrobiłem sobie taki pogląd, że on gdzieś coś nawywijał, w ogóle nie chce, żeby jego twarz się pokazała, żeby jego głos się pokazał. I taki obraz przedstawił mi tego wszystkiego Irokes. Natomiast to było bardzo duże od was parcie na to, żeby go pokazać. I oczywiście za to dziękuję. To jest ta piękna interakcja, ta dobra interakcja, która powoduje, że my jesteśmy zainspirowani, podążamy za waszymi oczekiwaniami. I to właśnie ta wasza inspiracja spowodowała, że po prostu poszedłem do Patryka i go o to zapytałem. I on był taki... Tak sobie musicie wyobrazić chłopaka, który właśnie stoi gdzieś tam w podstawówce na korytarzu, odrzucony przez dziewczyny i nagle jakaś tam podchodzi do niego Kasia i tam interesuje się nim, prawda? Więc on był bardzo zakłopotany, był zdumiony w ogóle, że ja do niego podchodzę. I mówi, no tak, oczywiście, no, ja chciałem zawsze, chciałbym o sobie opowiedzieć, ale mówi, źle wyglądam, nie teraz, za godzinę. Poleciał chłopina do sklepu, kupił sobie maszynkę do golenia i się opitolił cały, wygląda bardzo fajnie, sobie zgolił brodę, którą, taką rzadką brodę, ale to zobaczycie tę brodę na poprzednim filmie. W każdym razie ta przemiana była tak duża, że Livia go nie poznała, po prostu ja przeszłam obok niego, chciałam mu dać paczkę fajek i go nie zobaczyłam. Stała koło Patryka i się pytała, gdzie jest Patryk. No, bo Jacek, Rad ale powiedz Farrer. Mi, dziękujemy bardzo, ale powiedz mi, że byś Rad go poznał, Farrer. Gdybyś go dwa razy zobaczył. Rad osobę. Farrer to nie rower, panie Miesku, jest? Osoba chyba... jeżdżąca, rowerzysta bardziej. Napiszcie nam, jaki jest rower. Rad. Okej, okay. Co to znaczy Rad Farrer? Oj, Oscar Kent, 25 euro, Oskarze, bardzo nam miło, Jacuś. Możemy razem serduszko. Możemy, oczywiście, ja czytam, chcę dziękujemy. Odpowiedzieć Oskarowi. Nie sądzicie, że 100 euro dziennie to duża kwota dzienna na ulicy, więc dlaczego pojawia się agresja przy 10 euro, które wręcza mu osoba obca i dlaczego znikają wszelkie dobre... Słuchajcie, to Oliwka wam odpowie. Tomek powie, dobra, wiadomo dlaczego znikają, a Tomek powiedział na tych wyjaśnieniach Jackowi, że Patryk miał w kieszeni o 20 euro za dużo. Dla mnie to jest dziwne, dla mnie to jest naprawdę dziwne i osobiście niefajnie to jest dla mnie. Ale... A, rower Farrad, sorry, rzeczywiście, no. Farrad. Dobrze, nie Rad Farrer. A czy Rad Farrer coś znaczy po niemiecku? Słuchajcie, no, rowerzysta. Tak będę bardzo powoli, nie bardzo powoli, tylko bardzo delikatnie nawiązywał do pewnych tematów, które się wydarzyły w życiu Livii. Jak będzie chciała opowiedzieć, to opowie, albo mi mrugnie okiem, to wtedy ja opowiem. W każdym razie, jak wiecie, Livka miała wyrok skazujący, który uznał ją winną pewnych spraw, natomiast sędzia odstąpił od wymierzenia kary, a powodem była taka ogromna poprawa społeczna Livii. Zaczęła się uczyć, zaczęła pracować, podjęła terapię i wiele innych rzeczy, tak? I ustabilizowała się też w sensie meldunku swojego. Było bardzo dużo powodów, dla których
dla których sędzia taką decyzję podjął. O tym wyroku mógłbym już teraz nie mówić, bo on uległ zamazaniu, no ale wspomnieliśmy o tym kiedyś wcześniej, zatarciu, nie zamazaniu. Ale nikomu nie zrobiłam tym krzywdy. Tak, i właśnie chcę powiedzieć o tym, że podobna sytuacja wydarzyła się pomiędzy Natalką i Liwką. Dziewczyny, wtedy kiedy jeszcze Liwia była w takim silnym uzależnieniu, wtedy kiedy ja już się tam gdzieś na horyzoncie pojawiłem, ale jeszcze no, nie związaliśmy się, wtedy Liwia i Natalka robiły coś. Nie wiem, czy Liwka będzie chciała powiedzieć, czy nie. W każdym razie... co można robić z drugą osobą? Oczywiście, że walić. Nie, dobra. Nie chodzi mi o to, mi chodzi o to, jak zdobywałyście. A no to różne były, różne. Ja nie chcę o tym mówić. Ale... Nikt nie ucierpiał na tym, nikomu krzywdy nie zrobiłam, nikogo nie oszukałam, nie okradłam. Ale chodzi o to, że ciężar tej odpowiedzialności wzięła na siebie Liwia, natomiast w efekcie dostała figę z makiem, tak? I nawet to było powodem spięcia dziewczyn i Liwka w nocy po prostu została wyproszona z domu Natalki. Nie wyproszona, tylko się zawinęłam. Czy może się zawinęła? W każdym razie wtedy ja dostałem ten telefon, taki jeden z tych rozpaczliwych telefonów, słuchaj, stoję na zimnie, gdzieś tam w Sandomierzu i czy możesz po mnie przyjechać, tak? Tak było. I ja coś północy jechał, żeby Liwkę odtransportować do Starachowic z Sandomierza. Czyli tu macie kolejny przykład, gdzie osoby uzależnione podejmują jakąś kooperację po to, żeby zdobyć te substancje. Akurat ta substancja, o której mówimy w przypadku Liwi, to była substancja legalna dla odmiany. Ale to znów musicie się domyślać. No wtedy była taka sytuacja, że to można powiedzieć farmakologiczna rzecz. Była tak zwana, jak była bajka kiedyś, w której śpiewał Wodecki, to tak to się nazywa. Jacuś, tutaj... Jaka bajka Wodeckiego? No a co Wodecki śpiewał? Pszczółkę Maję. No to właśnie. Dobra, mam... A Maja co to jest? A, rozumiem. No właśnie, już dobrze jest. Nie dawałam radości innym, nigdy nie zrobiłam czegoś takiego, nie zrobię i brzydzę się czymś takim, więc nie jestem na tyle, myślę, że może nie jestem osobą nadmiernie wyedukowaną, może nie jestem osobą nadprzeciętnie inteligentną, jednak jeżeli chcę zachować godność, to potrafię zorganizować wszystko tak, że nie krzywdzę innych, a jednocześnie nie tracę tej godności. Ale w momencie, w którym umawiasz się na coś, w momencie, w którym robisz dla drugiej osoby wiele i dzielisz się z nią wszystkim, co masz, jeśli ona czegoś potrzebuje, nawet nie patrząc na konsekwencje swoje, to i wtedy perfidnie cię ktoś oszukuje, no to wtedy po prostu jest to bardzo, bardzo przykre i no, ja nie chcę czegoś takiego i nigdy nie chciałam czegoś takiego. Przywołałem ten przykład Liwii i Natalii po to, żeby wam pokazać paralele. Właśnie to, co się wydarzyło dzisiaj pomiędzy Irokezem a Patrykiem, to też miało podobne zdarzenie, miało przebieg właśnie pomiędzy Liwią i Natalią i to być może jest wpisane w uzależnienie. Czy to jest tak, że... Nie. To nie jest wpisane w uzależnienie. Nie, bo miałam na przykład kumpla, przyjaciela, który nigdy mi czegoś takiego nie zrobił. Spotykaliśmy się dzień w dzień, siedzieliśmy razem dzień w dzień i było wiele sytuacji. Na przykład była sytuacja, kiedy po prostu... Można powiedzieć, kilka razy w życiu doświadczyłam tak zwanego przedawkowania i nie zawsze każdy wie, jak w takiej sytuacji się zachować, ale ta osoba zawsze była Maciej Fludziński, 25 zł, 30 zł, dziękujemy. Oglądam wasze filmy od dawna i dla mnie dajecie dużo dobrego, bo uświadamiacie ludzi. Pozdrowiliwko Jacku, pozdrawiamy serdecznie. Good job. Thank you. I ta osoba, była na przykład sytuacja, kiedy właśnie doszło do takiego przedawkowania i byliśmy sami we dwójkę, można powiedzieć w dość publicznym miejscu i ta osoba nie uciekła. Nie uciekła stamtąd, nie zostawiła mnie samej, tylko zachowała się tak, jak powinna w takiej sytuacji. Więc tutaj oczywiście mogę powiedzieć, to jest ta sama... tak zwana redukcja szkód i kwestia taka, żeby pomagać, jeżeli widzicie coś takiego. W momencie, w którym przebywacie z osobą, przepraszam, że patrzę w telefon, ale też czytam wiadomości wasze, w momencie, w którym osoba przedawkowuje opioidy, trzeba jej podać tak zwany naloxon. I często to może, zazwyczaj ratuje to życie, więc pamiętajcie o tym, jeżeli macie możliwość taką, jeżeli jest, nie wiem, wzywacie pogotowie, coś, od razu trzeba powiedzieć, żeby zabierali ze sobą naloxon, bo to może być
przeżyć albo nie przeżyć dla osoby, która jest w takiej sytuacji. Jarek Z, musiałem chwilkę pomyśleć, jak odpowiedzieć na twoje pytanie. Jacku, skoro wiesz, że jesteś osobą naiwną, to skąd pewność, że Liwka cię nie omotała? Musiałem jakoś argumenty sobie przygotować na odpowiedź, więc przede wszystkim my jesteśmy ze sobą 3 lata. Więc na to omotanie już byłby czas, prawda? Jeżeli ktoś kogoś chciałby omotać, to by sprawę załatwił w pół roku i tyle. Ale są jeszcze inne argumenty. Otóż Livia z siebie bardzo dużo daje. Jeżeli chodzi o zaangażowanie w firmę, zaangażowanie w dom, zaangażowanie w pomoc przy cioci, właściwie nawet nie w pomoc, tylko w opiekę nad ciocią, bo Livka nie pomagała, ona się ciocią opiekowała, to ja pomagałem raczej. Prawda? Ale też jeżeli chodzi o sprawy finansowe, no ciągle to podkreślam, że Livka no, ma swoje pieniądze. Jeśli nie wiesz dlaczego i skąd, nie będę tego powtarzał, przejrzyj następne live'y i Livia te pieniądze wkłada do rodziny. No, nieraz były takie sytuacje, że ja mówię, słuchaj, Livka brakuje na ZUS. Livka bez słowa małudzenia po prostu przekazywała te pieniądze do zapłacenia ZUS-u. Więc Wanda, to tak nie jest, jak dziękujemy. Mówisz. To a poza tym związek pełen bardzo, pełen odpowiedzialności, ciepła, wrażliwości, tęsknoty. Poza tym jeszcze ja dodam kilka argumentów. Po pierwsze, nie będziemy dzisiaj o tym mówić szczegółowo, ale gdybym chciała Jacka wykorzystać, to nie wiem, czy byłabym w stanie podjąć koszt bycia ciąganą po sądach. To jest pierwsza sprawa. To tego to nie zrozumiałem. No, musisz, gdybym Liwka, chciała cię zrobić nawała, to nie mieszałabym się w te sprawy i a, bym. Sądowne, tak. To, że dostałam pozew, to z jakiegoś powodu. No, no tak, no właśnie, mieliśmy się o tym nie mówić, ale Livka się stała celem ataków przerażających w ogóle. Ale całkiem kompletnie świadomie to było, Jacek. Dziewczyna się związała z YouTuberem i nagle stała się opluwana. Ja nie będę się o tym mówił. Ja tego nie wiedziałam, ale kiedy się dowiedziałam o tym, to w nieprawdopodobny sposób, no ludzie. Poza tym, Jacuś, pamiętaj też o tym, że było kilka takich sytuacji, które bardzo to weryfikowały. Ja nie mam zamiaru w żaden sposób udowadniać swojej lojalności, bo myślę, że to czyny nasze, a nie słowa, mają ostateczną przewagę, więc ja na pewno nie będę tutaj mówić, czy to przysięgać, czy coś. Oczywiście, jeżeli byłam w ciągu, to jak Jacek się mnie zapytał, czy jestem uwalona, to mówiłam, że nie, na wiele różnych sposobów. Radfarer, jeszcze raz dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Ale oczywiście, no to nie uważam tego za personalny atak, czy robienie krzywdy Jackowi, ponieważ, no, tak jest po prostu. Usunąłem teraz komentarz Tez. Nie blokowałem go absolutnie, tylko po prostu usunąłem. No, nie jest właściwie miejsce do zadawania tego typu pytań, ale chcę wam powiedzieć o takiej jednej rzeczy. To jest właśnie wiedza z tych umiejętności miękkich, prawda? Czyli na przykład prowadzenie negocjacji albo właśnie manipulowanie innymi ludźmi. To jest taka zasada, że ten, kto zadaje pytanie, ten prowadzi rozmowę. Czyli w momencie, kiedy Tez zadał mi pytanie, to on był tą osobą, która przyjmuje inicjatywę w tej rozmowie. Jak gdyby jest w tej rozmowie ważniejszy, jego pozycja w tej rozmowie jest ważniejsza, dlatego że zadał pytanie. I teraz jest bardzo prosta technika neutralizująca to prowadzenie, ten leadership. Mianowicie należy na pytanie odpowiedzieć pytaniem. Więc teraz ja przyjmuję Tez inicjatywę w tej rozmowie i zadam ci pytanie, a jak sądzisz? No, chyba tutaj nie trzeba więcej się tym przejmować i dodawać tego. Oj, jeszcze tutaj po pierwsza sprawa. Ciekaw jestem, kto dzwoni do mnie o tej pierwsza porze. Pierwsza sprawa. Ja odbiorę. Ciekaw jestem. Kaka, dziękuję. Halo. Po pierwsze, Kaka, bardzo serdecznie ci dziękujemy. Jeszcze jedna osoba się tu pojawi. Donia, 40 zł. Nie poświęcajcie aż tyle z siebie, nie zapominajcie o przyjemnościach. Nie tylko pracą człowiek żyje. Pozdrowianka, niedługo wybieramy się do Białki, więc będzie to nasz pierwszy wspólny urlop od 3 lat. A, i powiedzieliśmy wam prawdę, ale pewna rzecz się zmieniła, bo mówiliśmy, że jedziemy do Bukowiny, czy też do Białki 14, to zostało przesunięte tam. 19 chyba. Chyba 19, bo Livka ma zajęcia w szkole, Livka się uczy. I po prostu ma zajęcia w szkole, nie chcieliśmy, żeby no, one przepadły i dlatego też przesunęliśmy ten wyjazd, ale on nastąpi.
Oczywiście, że tak. A w ogóle ja coś, ja jak sobie tak szłam na siku, które liczą mi widzowie. Nie, już nie wchodzimy w te tematy. Pomyślałam o tym, że co byś pomyślał, ale to nie ma żadnego drugiego dna po prostu. Co ty pomyślałbyś o tym, Jacuś, żeby zrobić coś takiego live'a z telefonami od widzów? Myślę, że zastanawiam to jest się tylko na tym, jakby to filtrować wówczas. No wiesz, no, możemy też się zmierzyć z jakimiś takimi nieprzewidzianymi sytuacjami. No tutaj ktoś nam płacał 10 zł, żeby jakieś obraźliwości powiedzieć pod moim adresem. Ty rozkminiłaś, jak to się robi, więc w tej chwili te konie trojańskie już nie przechodzą. Myślę, że to jest fajny pomysł. Natomiast mamy inny problem. Napiszcie, czy byście chcieli. Mamy inny problem. Liwka jest przeciwna, ja jestem za. Mianowicie, czy nie powinniśmy przenieść części live'ów na kanał moim zdaniem. I są pewne argumenty, żeby to zrobić, są inne, żeby nie zrobić. Wydaje nam się, że też, że jeżeli chodzi o te tematy, o których dzisiaj nie rozmawiamy, o te tematy, o których nie chcecie rozmawiać, to być może właśnie będziemy je poruszali, na moim zdaniem, po to, żeby tutaj zupełnie się oczyścić z tych klimatów. No, zobaczymy, zorganizujemy to na pewno w jakiś tam fajny sposób. Chcemy, żebyście byli na bieżąco ze wszystkimi rzeczami, chcemy podejmować jakieś różne nowe wyzwania i będziemy cały czas działać. Pytacie o Wiedeń. Jacek mi ostatnio mówił, żebyśmy się wybrali jeszcze we dwójkę tam. No tak, od wczorajszego live'a się, znaczy podczas wczorajszego live'a się pewna rzecz zmieniła. Plany były takie, żeby polecieć na Sycylię w grudniu, a w styczniu do miejscowości Malaga w Hiszpanii. Jeżeli chodzi o Sycylię, to dostaliśmy cynk z Włoch i ponoć grudzień nie jest najlepszy na wyjazd na Sycylię, więc być może to będzie dopiero marzec, kwiecień. Natomiast wczoraj Liwka się zgodziła, no to wszyscy słyszeli, słyszało 2000 osób, że Liwka się zgodziła na Madagaskar. Więc musimy gdzieś to wcisnąć, ale Wiedeń rzeczywiście jest priorytetem. W tej chwili Wiedeń jest priorytetem. Priorytet numer jeden to jest koniec października, początek listopada, Hachment w Hamburgu. Natomiast priorytet numer dwa to jest Wiedeń, a priorytet numer trzy to jest Madagaskar. Priorytet numer cztery to jest Sycylia i Malaga. O, tak to ma wyglądać. Dobra, dawajcie jeszcze parę minut. Ja mam taką propozycję, Liwia, bo ja jeszcze chcę powiedzieć, zrobić taką retrospekcję. O Kasi powiedzieć kilka słów z Powiśla, jak również chcę zrobić podsumowanie bohaterów, którzy teraz się będą pojawiali, bo rzeczywiście będzie to plejada osób. Natomiast jakbyś mogła poczytać komentarze, podpowiadać, a ja dam upust swojemu ADHD. Zaraz to zrobię. Jarek Z pisze, że widzi we mnie fałsz i manipulację. Jeżeli podasz jeden racjonalny przykład, jeden racjonalny argument, dawaj. Spróbujemy. Liwka to jest kaszpirowska. Argumenty ad personam nie mają tutaj żadnej roli. Kaszpirowska w wersji damskiej. W ogóle wiesz, kto to był kaszpirowski, czy nie? Ja coś. O, słuchajcie, kupiłem sobie dzisiaj za 3,99 w Dekagramie, w tym francuskim sklepie sieciowym Dekagram, który uwielbiam takie coś. To niby taki komin jest, ale to można na różne sposoby. A kaszpirowski to nie był ten od tego? Adin, dwa, tri. No to ja to pamiętam reklamę. Pamiętasz kaszpirowskiego? No oczywiście, że tak. Taki komin mam fajny. I właśnie jeszcze nie widziałem, jak... Cały dzień w nim chodziłem, ale nie widziałem, jak wygląda, więc tutaj się przejrzę teraz w tym live'ie. Się przejrzę. Dalsze plany współpracy z Irokezem. Właśnie to jest ta kwestia. To plany są takie, Dla mnie cały czas jest sprawa taka otwarta, że Tomek gdzieś tam się nie określił, czego od nas oczekuje poza nagrywaniem filmów. I tutaj my to nie możemy wygląda, go... Nie? Bardzo źle. To bardzo głupio źle. Wygląda. My nie możemy go przymusić do niczego, bo to da odwrotny efekt. Też głupio. No jakbyś miał kurtkę albo chyba coś... Chyba kupiłem nie ten produkt, który miałem... Bo cały dzień chodziłem w ten sposób, ale teraz widzę, że to głupio wyglądało. Naprawdę głupio to wyglądało. Szukam tutaj tego, cały czas czekam na argument od tego gościa, co tam pisał, że mam fałsz i manipulację w sobie. I jakoś... Ale mieliśmy się takich komentarzy nie odnosić. Oj, przepraszam, Jacuś, ale tutaj mamy inną sprawę. Mianowicie mamy widzów, którzy jeszcze BFC 50 zł. Bardzo dziękujemy. Witajcie, kochani. Bardzo fajny live, oby tak dalej. Jest nam niezwykle miło z tego powodu, że piszesz coś takiego. Bardzo ci dziękujemy. Właśnie jakby ktoś chciał krytykować te live'y, bo oczywiście my się przejmujemy też tą krytyką, czytamy te komentarze, dlatego też dyskutowaliśmy to z widzami, czy rzeczywiście jest nas za dużo, czy rzeczywiście te live'y nie są treściwe. W każdym razie, gdyby ktoś miał wątpliwości, to proszę, czytajcie właśnie komentarze tych, którzy nie mają wątpliwości. Gosia.
że wszystko jest okej. Pozdrawiam was serdecznie, często was oglądam, również jestem osobą uzależnioną, trzymajcie się, spokojnie w swoim życiu, drogą. Taka, co powie Jacek, nigdy mnie nie przepraszaj. Oj, jest to, trzymamy za ciebie kciuki, tak samo jak za każdego człowieka, który podejmuje się walki. I mamy nadzieję, że ta walka i będzie dla ciebie walką wygraną. Jest nam naprawdę miło, że w ten sposób doceniasz to, co robimy. Jeszcze tutaj jest jedna osoba, Lorne Malvo. Wszystkiego dobrego, rozkminiwia co z tą grupą, wysłałem wam maila, pozdrowienia. W ogóle też mam pomysł na grupę dla wspierających, na Messengerze na przykład. I też myślę, dajcie znać wspierający, co myślicie o tym i czy chcielibyście coś takiego po prostu. Tak, pokazywałem właśnie coś takiego w tej chwili. Czy ktoś wie, o co chodzi? Mi to się kojarzy tylko z graniem FIFA na padzie. To poczekaj, masz może odpowiecie, o co chodzi w tym geście. A co z tą Kasią z Pojśla? Ja w ogóle dawno nie... Ja nie wiem, kiedy ją zrobiłem. Ja widziałem ją dosłownie dzień przed wyjazdem. Tak? Tak, widziałem ją ostatnio gdzieś może ze 2 miesiące temu i wyglądała bardzo słabo, natomiast widziałem ją dzień przed wyjazdem, kiedy ja kupowałem euro. W dzień wyjazdu? W dzień wyjazdu. No. W dzień wyjazdu kupowałem euro. Więc widziałem ją w dzień wyjazdu. Właśnie stała tam niedaleko kantora i wyglądała... Tam ją widziałeś? Tak, widziałem ją tak. Vis-a-vis ambasady amerykańskie, to jest wszystko w jednym miejscu. W każdym razie Kasia wyglądała naprawdę bardzo, bardzo źle. I no, jej twarz była bardzo mocno opuchnięta. I z jednej strony była bardziej opuchnięta niż z drugiej strony. Ona mnie zatrzymała, tam zaczęliśmy chwilkę rozmawiać. Ale widać, że ona jednak z tego miesiąca na miesiąc no jeszcze coraz bardziej tonie w tym uzależnieniu. Oczywiście ten sam mechanizm wypierania, wszystko jest w porządku, jutro pójdę do pracy. A Kaśka to jest dobra, zawsze podchodzi do Jacka. Jacek, a ty wiesz, że... I ona w jej przekonaniu, jak powie Jackowi jakiegoś newsa, to że Jacek jej da siany za to. Donosi. Tylko, że najczęściej to są rzeczy takie, kurde, że na pewno część z tego jest wymyślona. Ja nie wierzę w to. Donosi. No, Kaśka naprawdę. Muszę się ugryźć w język, bo chciałem powiedzieć o tych nowych nagraniach, które do nas docierają, ale to chyba na lewie, na moim zdaniem. Nie. Kiedy pojawią się odcinki, o których jest teraz mowa? No niedługo, jak nie, liceum już dawno mam skończone, maturę już mam bardzo dawno zdaną. No w porównaniu do... Proporcjonalnie do mojego wieku to dawno. Dla mnie ten czas bardzo powoli. Iwka? No nie, nie, naprawdę, według mnie raczej bez nie. Bez sensu to w ogóle, coś złego kupiłem. Ale myślę, że zaufaj mi w kwestii takich rzeczy, ale sprawa wygląda w ten sposób, że maturę zdałam, mimo że nie chodziłam rok wcześniej do szkoły. I będzie zdawana raz jeszcze. Nie, no właśnie nie, bo to brzmi w ten sposób, jakbym nie zdała. Nie, zdała bardzo dobrze. Maturę zdałam dość dobrze. Mogę wam nawet powiedzieć, jakie miałam z niej wyniki. Z polskiego miałam najsłabiej, bo miałam 68%. Z matematyki miałam 92%. A żałuję, bo problem miałam z jednym zadaniem, a ono się okazało banalne. Z angielskiego miałam 96%. I teraz później jeszcze biologia i chemia to tam po 40 parę, ale to myślę, że w momencie, w którym pisałam te matury, to dzień wcześniej, tego samego dnia przed wyjazdem na maturę dostaliśmy telefon o odejściu cioci, co nie pomogło za bardzo, przynajmniej mi. I jeszcze, no nie chcę się usprawiedliwiać, jakoś ostatecznie chcę sobie jeszcze dorzucić 2 przedmioty. Żałuję, że nie napisałam sobie matematyki rozszerzonej i chcę jeszcze angielski sobie rozszerzyć i chcę jeszcze sobie informatykę napisać, ale też mam już na koncie, jakby to powiedzieć, osobę, której pomogłam zdać matematykę, bo nie zdała i wiedziałam, że nie ma zbyt wiele pieniędzy na to, żeby mieć korepetycję, bo korki to jest 70 zł za godzinę zegarową. Ja te korki robiłam około 6 godzin tygodniowo za darmo tej osobie i z tego się bardzo cieszę. W każdym razie, mimo tego, że Iwka zdała tę maturę bardzo dobrze i mogłaby się dostać na szereg różnych studiów, to wybrała sobie kierunek, jeden z najtrudniejszych kierunków w ogóle. I tam naprawdę jest się bardzo trudno dostać. Praktycznie trzeba mieć 100% z każdego przedmiotu. Jest taka opcja, taki wariant, w którym można mieć nieco mniej, ale właśnie wybrała sobie to i myślę, że
Nie jestem pewien, czy za rok, dlatego że bardzo dużo pracy mamy tutaj, jak to ogarnąć, jakoś tam... Ja czytałam, że mogę w tym i w następnym. No to będziesz miała, to musisz w następnym podejść. Posłuchajcie, to co ja robię, to... Wkurza bardzo to widzów, którzy piszą. Wkurza, ale to nie jest takie głupie, posłuchajcie. Tobie się z czymś to kojarzy? Nie wiem, ja no jak to, nie... proszę cię. Drums, drums and more drums. A, no to Phil Collins, zespół Genesis. Piosenkarz, który jest jednym z najlepszych perkusistów świata. I żeśmy odkryli pewien wspólny mianownik pomiędzy właśnie tą muzyką, którą on wykonywał, i Eminemem. Eminemem. Otóż jest taki utwór Eminema pod tytułem Stan, który śpiewa wraz z Dido, ale nie tylko z Dido, bo też śpiewa z Eltonem Johnem ten utwór. I w słowach tego utworu jest właśnie wymienione nazwisko Phil Collins. I tak nam się przypomniało właśnie, bo warto obejrzeć, jest jakiś utwór Phila Collinsa, który śpiewa z zespołem Genesis. Warto jest zobaczyć ten kawałek na YouTubie, który trwa chyba kilkanaście minut. Drums, drums and more drums, kiedy Phil Collins występuje z najbardziej znanymi perkusistami świata i dają naprawdę czadu. I wreszcie posłuchać sobie Stan, Eminem i chyba lepiej z Dido, chociaż mi się bardziej podoba z Eltonem Johnem. Kawałek. No, tak przy okazji herbaty w sieciowej restauracji. Lil Peepa bardzo lubię i jestem jedną z osób, które nie zaczęły go słuchać dopiero po śmierci. Więc to, czy opowiedziała Jarek o Czocie Gliwka, opowiedziałabyś coś o ADHD i co myślisz o farmakologii na ADHD dla dzieci? Ja nie potrzebuję farmakologii. Jeśli chcesz, to mówię. Mi jest dobrze. No mi jest dobrze z moim ADHD. Ja ADHD swoje odkryłem dopiero przy lice, jak mnie zaczęła uczyć multizadaniowości. A na razie mi to ciężko idzie, ale spokojnie. No to ja, jeżeli tak mogę powiedzieć, to problem jest taki, że jest z mojej strony na przykład coś takiego, że nudzi mi się, kiedy robię jedną rzecz i wtedy robię ją byle jak, bo... Nie w tę dziurkę. To jest wówczas dla mnie bardzo nudne. Nie potrafię robić tylko montować filmu. Muszę montować film i robić ikonkę. Albo montować film i sprzątać. Albo montować film i... Jeszcze kilka rzeczy, robić obiad. I robić matematykę, gadać z ciocią, zadania z matematyki, czy coś takiego. Ściągać przepis od... Ale kumpeli. Dopiero, jakby to powiedzieć, leki jak biorę, bo wcześniej nie wiedziałam, przygaszałam sobie to wszystko innymi substancjami i zaczęło mi to wychodzić bardziej dopiero, kiedy zostałam na substytucji. I jak zaczęłam brać te leki, to jak mam 300 myśli w głowie naraz, to mogę je wiązkę puścić, jakby to powiedzieć, myśli na czynność, którą wykonuję. Nie zmieniło to faktu, że robię kilka rzeczy naraz. Wiele rzeczy zapominam. To też są takie, można powiedzieć, jednocześnie potrafię się bardzo mocno na czymś skupić, ale gubię wszystko. No, to nawet słowami nie bardzo jest to jak opisać. I teraz kwestia farmakologii. Zależy, jak na to patrzymy, bo czy faszerowanie dziecka bardzo silnymi lekami od małego jest okej? Nie jest okej, ale takie dziecko może czuć się bardzo, jakby to powiedzieć, przygaszane przez innych. To działa w ten sposób, że to jest, odbiera się to jako przygaszanie, bo może być nadpobudliwość psychoruchowa, może być ruchowa, może być psychiczna. To naprawdę bardzo, bardzo się dzieli. U niektórych osób nawet to może wywoływać stany depresyjne, więc naprawdę trzeba podejść do kwestii indywidualnie i trzeba się zastanowić, jak to rozwiązać. Nie przeszkadza to, myślę, w codziennym życiu. Jak rozmawiam z kimś bliższym, to zawsze rozpoczynam wiele tematów naraz, później je przeplatam jakoś coś. No i to tak wygląda z mojej strony. W każdym razie to nie jest to towarzystwo wzajemnej adoracji. Po prostu mówimy wam, jak to wygląda. Mówiłem o tym wczoraj, być może są nowe osoby na live. Liwka mnie ostatnio rozwaliła, kiedy okazało się, że montowała dwa filmy naraz i dwóch filmów naraz słuchała. No właśnie. I też bardzo często znajduję takie rozwiązania, które są dla mnie kompletnie absurdalne. Niemożliwe do wykonania. Na początku się burzyłem, natomiast teraz wiem, że tam w 3 minuty będzie załatwiona sprawa.
Liwia, poczytajmy komentarze chwilkę, bo ja sobie... Otowicz napisał, jak to jest, masz bogatą wiedzę i umiejętności w temacie technik manipulacji, a jednocześnie twierdzisz, że jesteś naiwny. Czy możesz ja nie to widzę skomentować? Ja nie widzę Posłuchajcie Jacka i tu nie trzeba komentarza. Ja nie widzę sprzeczności, Zany. Posłuchaj, ja ci to... Zresztą to będziecie widzieli na filmie. Będzie to pokazane na filmie. Mianowicie, wyobraź sobie taką umiejętność, która nazywa się body language, czyli język ciała. I to jest bardzo, bardzo skomplikowany język, w którym można bardzo wiele rzeczy wyrażać i też można bardzo wiele odczytywać. I rzecz, która być może zabrzmi dla ciebie w tej chwili śmiesznie, ale są gatunki zwierząt, które się w ten sposób porozumiewają. Dziękujemy. Ten język tych zwierząt jest niezmiernie bogaty i są ludzie, którzy ten język odczytali i potrafią się tak ze zwierzętami komunikować. Chodzi o konie i chodzi o Monty Robertsa, jednego z najsłynniejszych takich ujeżdżaczy koni, który nawet przed królową brytyjską, tą właśnie, która odeszła, pokazywał ten. Przepraszam, Mickey Mike, dziękujemy serdecznie. Te seanse komunikacji z końmi. I jeżeli chodzi o taki przedmiot, który się nazywa body language, to jest on niesłychanie trudny, prawda? I teraz możemy się nauczyć, że taki gest znaczy to, inny gest znaczy coś innego. Możemy to czytać i możemy też próbować dostosowywać swoją gestykulację do tego, żeby coś przekazać. I dopóki to jest teoria, to wszystko pięknie wiemy. A jeżeli dochodzi do realnego zdarzenia, kiedy stoicie vis-a-vis osoby, z którą negocjujecie, wtedy ta cała wiedza ulega absolutnie przykryciu przez nabyte przez lata umiejętności. Czyli mówiąc krótko, bardzo trudno jest nam modyfikować nasze zachowanie zależnie od naszej wiedzy. I tak myślę sobie, że to właśnie wygląda w ten sposób, że jeżeli tak jak czytałem przed chwilą komentarz, który był pytaniem i odpowiedziałem pytaniem na pytanie, to wiem doskonale, jak to funkcjonuje. Natomiast jeżeli jest sytuacja zupełnie realna, kiedy wiem, że jestem poza tymi negocjacjami, że to jest po prostu żywe życie, to wtedy rzeczywiście łatwo jest mnie omotać. Tak, nieraz grałam w FIFA montując film, ale nie chciałam przy Jacku się do tego przyznawać. Ale to u Jacka też to wygląda tak, że on teorię zna super, może zrobić komuś przegląd zachowania w kwestii technik różnych. Napisać książkę, wyłożyć to wszystko. A później przyjdzie co do czego i ktoś przyjdzie i powie: Jacku, wiesz co, nie mam leków, daj mi stówę, proszę. Do tego stopnia, że Franek i Ola brali od Jacka codziennie 50 zł na test ciążowy. Brali codziennie. Jacek każdego dnia im wierzył, że chcą test. Dzwonili już, jak wyszalili, że jest blik, to dzwonili codziennie. No tak, nie potrafiłem odmówić. Tak śmieję się cały czas, nie wiem, czy ja to mogę powiedzieć. Żeby zmontować film, to trzeba go przesłuchać. I mówiłem wam, że Liwka słuchała jednocześnie dwóch filmów. Z przyspieszeniem razy dwa. Mówię zupełnie serio. No ale to myślę, że jeżeli ktoś parę razy już tak zrobi, to ogarnie. I są filmy bezbędnie montowane, jak widzicie, bardzo bogato, na bogato. Język ciała. Liwka, czytając moje komentarze, zaczyna się wiercić. Strach przed zniszczeniem cwanego narkomańskiego planu. Moim najbliższym... Dwuja z czytania body language. Moim najbliższym planem jest to, żeby zawinąć się z Jackiem do samochodu i przeżyć kolejną eksplozję nuklearną. Jeżeli nie wiecie, o czym mówię, to na początku live'a o tym opowiadałem. I dać jakoś radę. I to jest po pierwsze sprawa taka. Jeżeli bym chciała cię oszukać, to byś nawet nie wiedział kiedy i byś o tym nie pisał. Piotr do mnie dzwoni. Co to za osoba jest? Nawet nie kojarzę. No to jest w Messengerze. Jakieś losowe osoby często do siebie. A dobrze, na Messengerze. No to nie róbcie tego, bo ja nie odbieram Messengera. Liwia, ja mam taką propozycję. Wybieramy 5 komentarzy ty i ja i po jednym. Najpierw ty, potem ja, potem ty i ja. 5 razy, a potem wracamy do przeglądu naszych gwiazd, naszych bohaterów. Mogę ci oddać moje komentarze, bo ledwo żyję w sumie. Nie wiem. Jesteś tego pewna? No, bardzo. Bo ja jestem dzisiaj, wiesz. Nie wiem, jak to się dzieje, skoro pracujesz więcej ode mnie i masz więcej siły. Kamilkiewicz, 86. Nie mogę zrozumieć, po co wy Tomkowi kupujecie. Jakieś gadżety, telefon, kuchenka, boombox! Ciszej, ja coś proszę. Kolego, myśmy Irokezowi nie kupili boomboxa, on sobie ten boombox kupił sam. Jeżeli chodzi o telefon, to było głosowanie. No, widzowie sami zdecydowali, że ten telefon kupujemy. Też przestrzegaliśmy, ja przestrzegałem właściwie. Liwka to wzięła troszeczkę na siebie tę odpowiedzialność. No, tak się stało. Telefon został oddany do
do lombardu. Teraz to już wiemy, dlatego też kolejnego telefonu mu nie kupimy. Natomiast Hirokio sobie sam kupił telefon. Zaraz postaramy się go pokazać. Jak człowiek jest w pełnym uzależnieniu i dodatkowo bezdomnym, to jest to kompletnie bez sensu. No nie wiem, wyciąganie ręki nigdy nie jest bez sensu, tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na twoje pytanie. I to było pytanie numer jeden. I teraz, drodzy widzowie, nie wiem, dlaczego ta osoba się tak uparła mocno. Ja nie muszę odbierać każdego telefonu. Mogę też nie chcieć odebrać telefonu. Ale chcę wam pokazać... Pomogę ci to załatwić, wiesz? Załatw mi to, bardzo tak. Prosta sprawa. O. Ja ci pokażę, jak to się robi. O. Proszę bardzo. Już. Nie będzie nam ta osoba przeszkadzała. Nie wiem, kto to jest. Pojawiło mi się imię, nazwisko. Ale nie mamy ochoty na rozmowę o godzinie 22:30. Troszkę to bez sensu jest, żeby do kogoś dzwonić o tej godzinie. Słuchajcie, ja teraz wyślę Liwce zdjęcie nowego telefonu Irokeza. Jarek Z, nara cieniasie. Zapisania takich rzeczy. Możesz pokazać ten telefon? Tak, mam go. Telefon Irokeza, który sobie Irokez kupił sam. Za chwileczkę go zobaczycie, a powerbank jest nasz, a kabelek jest Irokeza. To jest sfotografowane na pavement, no jak to się na chodniku. Czyli tam... mam rozumieć, że nie tylko czapka, ale powerbank minus jeden mamy? Nie, na powerbank, nie, ja mu naładowanie oddałem. Okay. Oddałem. Dobrze, robisz postępy, ja coś pamiętasz, tak, żeby też mnie kurciło dzisiaj, żeby to od razu oddać, ale sobie myślę, Liwka się będzie gniewała na mnie. Nie, Liwka nie, się, ja nie się nie gniewa, to oczywiście żart był. Dobrze, teraz dalej. Paulina Hanuza, to jest drugie pytanie z 10. Czy Tomek nie da się przekonać do terapii? Nie ma na to szans. Paulina Hanuza, myśmy dzisiaj rozmawiali na ten temat wielokrotnie. Tomek tkwi w takich mechanizmach uzależnieniowych. To jest wypieranie, oszukiwanie siebie, oszukiwanie innych, budowanie jakiegoś systemu zaprzeczeń, rozdwojone ja i obciążanie innych winą. Także wydaje mi się, że tutaj uwaga kolegi, który mówił o tym, że Tomek jest raczej sportowcem, czyli robi to dlatego, że chce, pomimo tego, że Tomek zaprzecza, to chyba to jednak jest racja, więc wydaje mi się, że na to jednak nie ma szans, ale oczywiście można próbować. I tutaj jeszcze tym wszystkim, którzy mówią, że tam pomagamy, że źle pomagamy, że Irokezowi nie pomagamy, my nie chcemy pomagać, myśmy to mówili bardzo wiele razy. To, co robimy prywatnie, to jest nasza sprawa. Jeżeli widzowie chcą pomagać, to tę pomoc przekazujemy, tak jak to było na przykład w przypadku Tomka, który walczy. I ma to oczywiście swój sens. W każdym razie, jeżeli chodzi o Irokeza, wydaje mi się, że ta sytuacja jest beznadziejna. To teraz może w węża pograć. Dobrze. No. Trochę nie rozumiem Tequila Blanco. Tequila Blanco to będzie trzecie pytanie z tych 10. Pojawia się słowo, którego mamy dzisiaj nie używać, więc ja w tym miejscu powiem pii. Dobrze, młoda, wykształcona kobieta i Jacek do tego pii się dziwią, natomiast ja nie. Same serduszka. Nie wiem, o co chodzi. Nie potrafię tego skomentować. Liwka? Nie, zbyt źle się czuję, żeby umieć się skoncentrować na czymś. Wybacz. Dobrze, coś źle zrobiłem? Nie, po prostu... Były gesty. Jestem ja jestem ekspertem nie od body language. Nie wiem, czy dam radę 10 pytań wytrzymać, ale... Okej, okay, nie brałam leków jeszcze nie, i nie słyszałaś tego, czuję. Co mówię. Jestem ekspertem od body language. Ja ten twój gest bardzo dobrze zrozumiałem. A no, to się cieszę. Dobrze, szybciutko w takim razie. Tak jak powiedziała Liwka, nie jest pewna, czy te 10 pytań wytrzyma. Ale no, chcę jednak na nie odpowiedzieć. Leila... Jakby nic mu nie pomagało, to by były pretensje, że po co zbiórki. No tak, oczywiście trudno jest wszystkich usatysfakcjonować, to jest akurat prawda. Jaki kierunek studiów? Natalia Wykpis, bardzo trudny, jeden z trudniejszych. Nie będziemy tego mówili, mamy też powód, żeby o tym nie mówić, ale uwierz mi, że to są jedne z najtrudniejszych studiów. I to nie jest medycyna. Okazuje się, że są trudniejsze studia niż medycyna. Jakbym na medycynę i to nie jest wydział, poszła, to... I to nie jest prawo. Są studia trudniejsze niż medycyna i niż prawo. Chciałam iść na farmację, sprzedawać do apteki, ale Jacuś z jakiegoś powodu twierdzi, że to zły pomysł. Dobrze. Mówisz, że nie czytać więcej komentarzy, Liwka? Bo nie, jeżeli nie chcesz, to nie będę. Tylko weź pod uwagę to po prostu, że bardzo wcześnie wziąłam pierwszy ten i Krystyna Gębala. No, żenada Liwia znawczyni wszystkich tematów. Zapraszam do hospicjum dzieci chorych na raka.
Praca to nauczyła, by cię pokory i szybko byś się wyleczyła. Krystyna Gębala. Liwka dwukrotnie reanimowała wraz ze mną moją ciocię i dwukrotnie razem uratowaliśmy jej życie. Ja bym sam tego nie zrobił, Liwka sama by tego nie zrobiła. Ja uciskałem i oddychałem, Liwka wzywała. A jak robiłam tak, to pielucha się sama zmieniała. Tak. I jak robiła drugą ręką tak, to się paznokcie same obcinały i pupa się myła z kupy. Więc wyluzuj, naprawdę. Liwia wykonywała bardzo ciężką pracę. Opiekowała się kobietą, która dla niej była zupełnie obcą kobietą. A nazywała ją swoją ciocią i dbała nie tylko o takie sprawy najprostsze, fizjologiczne, ale też czytała jej, uczyła ją od nowa barw, pudrowała ją, robiła makijaż, malowała paznokcie, słuchała razem z nią Stępowskiego, bo to jest właśnie muzyka jej młodości. Tak więc to jest komentarz zupełnie nie z na miejscu. Z Tomkiem Walczącym się widzieliśmy, dopiero Jacek o tym mówił. Za chwilkę o tym opowiemy. I Tomek był na czacie i pisał. Dobrze, czy idziemy dalej. Nie czujecie jakiegoś obowiązku wytłumaczyć się widzom, kim jesteście dla siebie? Nie chcę hejtować, ale udajecie, że nie widzicie takich pytań. Krystian Kotwica, myśmy o tym mówili wielokrotnie. Jesteśmy w związku, w relacji. Jesteśmy parą, jesteśmy relation, rozumiesz? No po prostu. Kobieta i mężczyzna, chłopak i dziewczyna. No. Marzenia Dreams. Nurkowie to pokazują w ten sposób. Marzenia Dreams poruszyła ważny temat. Co sądzicie o piwku Tomka Walczącego, to, że czasem wypije? No tutaj Tomek sam wie chyba, co o tym należy myśleć. Myślę, że według niego nie jest to problem, no ale to po prostu. Ale też ten temat pojawia się. Zamienienie jednej rzeczy na drugą, okej, nie bierze helu i chwała mu za to. Naprawdę to jest mega trudne i mamy nadzieję, że dokończy tę drogę. Jednak oby też udało mu się zejść z innych rzeczy, bo to tak naprawdę powoduje, że on jeszcze do końca nie wie, co to jest trzeźwość. Tomek też mówił o tym na jednym z filmów. Ta rzecz jest kontrolowana przez ten ośrodek uzależnień, gdzie on dostaje metadon, on tam jest badany i według relacji Tomka, trudno mi jest wiarygodność tych słów jakoś zbadać, ale według relacji Tomka lekarz wie, że no, Tomek od czasu do czasu pije piwo, ale istotne jest to, że przychodzi zawsze trzeźwy po metadon i też no, tak jak to lekarz powiedział, że odstawienie wszystkiego na raz byłoby bardzo trudne. Ja się niekoniecznie z tym muszę zgadzać, ale mówię wam o tym, co powiedział Tomek. Tutaj jeszcze coś słyszałem, przepraszam, czytałem. Dobrze, Baca Kebab, o to mi chodziło. Złapałem na necie wasze filmiki jakiś tydzień temu i jestem z wami. Bardzo dziękujemy. No rzeczywiście tych filmów jest bardzo dużo, live'ów jest bardzo dużo. Cieszymy się, że nas oglądasz. Tych filmów będzie teraz jeszcze więcej i Liwka będzie musiała znów porobić nowe playlisty. Myślę, że to było w okolicach 7 pytania. Może dalej teraz Krzysztof Obalski. Cześć Jacku i Liwka. Jacku, czy cenisz Irokeza osobiście? Polubiliście się? Czy ty podchodzisz do tej sprawy tak bardziej pomocowo, biznesowo? Więc tak, czy się polubiliśmy? Myślę, że tak. Tomek jest trudną osobą, jest cholerykiem, jest ekstrawertykiem. Jest też bardzo bezpośredni. Miałem kilka od niego, jak to się mówi, zjebek w takim języku kolokwialnym. To też będziecie widzieli na filmach. Chodziło o sytuację, kiedy przypiąłem mu mikrofon zaraz po tym, jak odpiąłem ten mikrofon, odpiąłem go po to, żeby poszedł kupić to, co miał kupić. Potem mu ten mikrofon po tych zakupach przypiąłem, a panowie, którzy mu sprzedawali, się przyczaili i z przyczajki widzieli, jak ja mu ten mikrofon przypinam. Rzeczywiście wyszła głupia sytuacja i Rokę został wezwany na dywanik, jakoś tam się wytłumaczył, ale potem bardzo, bardzo długo mi mówił, że zachowałem się w sposób nieodpowiedni. Pewnie miał rację. Więc no myślę, że tak, myślę, że to wychodzi poza taką relację jak gdyby służbową, jak ty powiedziałeś, biznesową. Także myślę, że się lubimy. To też zresztą widać chyba na tych filmach. Czy podchodzę pomocowo-biznesowo? Myślę, że nie, dlatego że wtedy byście to widzieli, prawda? To nie jest, nie wiem, jakaś reżyserka. Tak mi się wydaje, że zresztą głębia tych tematów, które poruszam, pokazuje na to, że to wychodzi poza właśnie coś takiego. Oliwka, jeszcze dwa pytania wytrzymasz? No pewnie.
Dobrze. Jacuś, tylko zanim te dwa pytania, to chciałabym z tobą razem serdeczne podziękowania dla Anny W. Liwia, Jacku, muszę już lecieć, choć wolałabym zostać do końca. Drobny donate na koniec, dobrej nocki dla was. Bardzo serdecznie dziękujemy. Jesteś osobą, która nas bardzo często wspiera. Jest nam niezwykle miło z tego powodu. Bardzo dziękujemy. Teraz będę czytał zielone niki, czyli naszych wspierających. Sylwia Margo, Jacek, chcemy Tomka walczącego na Discordzie z jego kanałem wspierającym. Tomek ciebie w tej chwili czyta, Tomek słyszy to, co mówię. Jeżeli będzie chciał mieć ochotę na Discord, to oczywiście wbije. Teraz dalej Włóczyki. O Sylwia, to pozdrawiamy cię Włóczyki. To jest komentarz, do którego nie ma się jak ustosunkować. Zobaczmy jeszcze dalej, gdzie są nasi wspierający. Jeszcze znajdźmy dwie osoby. Jarek Koczocik, odpocznijcie. To już dzisiaj też usłyszałem od Manitu, że powinniśmy odpocząć. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Przyjedziemy do Warszawy jutro, zrobimy live'a. W sobotę mam bardzo ważne sprawy. Nie w sobotę, tylko 13, bardzo ważne 13, sprawy. To zmontujemy 4 filmy. Tak, w 13 mam bardzo ważne sprawy, na przykład księgową. A 14 będę wypoczywał na siłce. I a bardzo myślałam, szybko się. Ze mną na moich imieninach. O, rzeczywiście, imieniny Liwki. Dobrze, także mam nadzieję, że to odpowiedziałem. Marzenia Dreams, co sądzicie o piwku? To już było, o tym mówiliśmy. Musisz zjechać na dół bardzo. Dobrze, wiesz? To jeszcze w takim razie. Kliknij tu. Dobrze, ostatnie dwa od naszych wspierających. Sylwia Margo, dziękuję za odczytanie mojego komentarza. To jest dla nas wielka przyjemność. Oczywiście piszak najwięcej. Anna W., to też jest nasza wspierająca. Muszę już lecieć, dobrej nocki. Aniu, bardzo dziękujemy, bardzo nas wspierasz i jesteśmy ci za to bardzo zobowiązani. FGZX to jest nasz moderator. I to na dzisiaj koniec, jeżeli chodzi o czytanie waszych komentarzy. I ostatnie 10 minut to podsumowanie tego wszystkiego, co się wydarzyło w ciągu ostatnich kilku tygodni, tych filmów, które są nagrane i nowych bohaterów. Więc mamy bardzo długą serię z Norwegii, właściwie nawet dwie, dlatego że jest kontynuacja spotkań z Maćkiem i te filmy kolejne są, wydaje mi się, bardzo fajne. Wiem, że Maciek budzi kontrowersje, że nie wszyscy go lubią, ale te kolejne filmy no, są takie nieco humorystyczne, troszeczkę tak jak właśnie te mule, które gotowaliśmy, które się okazały po prostu zepsute. Z Norwegii mamy też Harego i to też jest osoba, która budzi emocje. Podczas tego pierwszego filmu nie potrafiliście go rozszyfrować. Drugi, no Harry mówi o tym, że jest osobą uzależnioną, że jest alkoholikiem. I tych filmów też będzie więcej. Dowiemy się więcej rzeczy o Harrym. To są nie tylko wywiady, też filmy chodzone i też filmy gotowane. Tak więc myślę, że to was zainteresuje. Teraz dalej mamy oczywiście Anglię, Londyn. Tam będzie Sparrow. Już pierwszy film ze Sparrowem się ukazał, będą kolejne. Będą też filmy bardzo mocne ze Sparrowem. Również Sparrow zorganizował mi. Halo. Zasypiasz? Nie, kończymy? Czuję się już naprawdę fatalnie po prostu. Kończymy? Mogę dokończyć tylko? Dokończaj. Dobrze, w każdym razie myślałem, że 2 godziny dzisiaj robimy live'a. Możemy zrobić godzinę 59. Jeżeli chcesz, to zakończymy. O tak po prostu zakończymy. Szczerze ci powiem, Jacuś, że już od dłuższego czasu. Sparrow, też czuję. Osoba, którą nam wystawił, czyli po prostu dealer z Londynu, Polak, który bardzo daje mocny wywiad. I potem mamy rozmowy, też filmy z Polakami z południowej Anglii. To jest przede wszystkim Portsmouth i Southampton. Też zostały nakręcone filmy z Anetą o jej mężu. To jest ten najtrudniejszy przypadek COVID. To jest na kanale moim zdaniem. Ukazał się pierwszy film. Będą jeszcze 2 następne. Być może ta seria będzie kontynuowana. Tutaj zachęcamy do udzielenia wsparcia rodzinnie. Jeżeli ktoś nie wie, o czym mówimy, to zapraszamy na kanał moim zdaniem. I wreszcie Berlin. I w Berlinie mamy Patryka. W końcu mamy Patryka. Będą też rozmowy i filmy z Tomkiem, który walczy, i z Irokezem. I to nie koniec, dlatego że pod koniec października jedziemy do Hachmenta. I to na tyle. Drodzy widzowie, to by było na tyle. No, będziemy kończyć, ja coś powoli już naprawdę, bo jutro się odezwiemy, podziałamy z jakimś live'em. Czy i będziemy w kontakcie. Uśmiechniemy się do widzów na no, koniec? No pewnie. Pozdrawiamy serdecznie.